pytanie na Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. Witam Państwa radnych, witam Panią Burmistrz, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza i Pana wszystkich, którzy tutaj, Pana Przewodniczącego Rady i wszystkich zainteresowanych tematyką, która dzisiaj odbędzie się właśnie na naszej komisji. Witam serdecznie rodziców, dzieci z przedszkola numer 2, Panią Dyrektor witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No i pozwolę sobie otworzyć nasze posiedzenie. Proszę Państwa, na początku w drugim punkcie mamy wybór sekretarza komisji. Zgodnie z nowym statutem nasza komisja powinna mieć nowego sekretarza, który będzie protokołował posiedzenie komisji. Za chwileczkę będziemy tego sekretarza wybierać, albo się po prostu kandydat sam zgłosi i będzie sprawa jasna. W trzecim punkcie będziemy mieć analizę, opinię projektów uchwał. W czwartym przyjęcie planu komisji, pracy komisji na rok 2020. W punkcie piątym wolne wnioski. No i w punkcie szóstym zamknięcie posiedzenia. To będzie nasz porządek naszych obrad. Więc pytam, czy wszyscy jesteście Państwo za tym, żeby tak było, czy ktoś ma jakieś... Głosujemy. Bardzo proszę przegłosować. Kto jest za przyjęciem porządku obrad naszej komisji? Dziękuję. Więc przechodzimy już do punktu drugiego, do wyboru sekretarza komisji. Czy ktoś z członków komisji zgodzi się, aby zostać sekretarzem Komisji Edukacji? Mam żółte, tak? Więc bardzo proszę o przyjęcie tej funkcji. Myślę, że wszyscy są za. Ja jak najbardziej. Dobrze, więc przechodzimy szybciutko do punktu trzeciego. Żeby przegłosować? To proszę, to przegłosujemy w takim razie. Kto jest za tym, aby Pan Żółtek został sekretarzem? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu trzeciego, do analizy i opinii projektu uchwał. Jako pierwsza będzie analizowany projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola numer 2 w Rabce Zdroju. A wnioskodawcą tego projektu jest Pan Burmistrz, dlatego zwracam się do Pana Burmistrza o uzasadnienie i o powiedzenie kilku słów na ten temat. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Rodzice. Analizując wydatki nasze na oświatę, braliśmy pod uwagę stan naszych finansów, ale również między innymi, czy istnieje możliwość zmniejszenia dopłaty do naszej edukacji. Jednym z takich właśnie możliwości były wyliczenia związane z przedszkolem numer 2, z funkcjonowaniem tego przedszkola, z ilością dzieci, które tam są oraz tym, co usłyszeliśmy, jakie ewentualnie prace czy nakłady tam należało wykonać. Byłem w tym przedszkolu na spotkaniu z rodzicami. Rodzice przedstawili to w trochę inny sposób niż patrzymy na to z punktu widzenia urzędu. Między innymi mówiąc o tym, że jest to przedszkole małe, kameralne, że ich dzieci nie będą tym dużym, jak to się mówi, zgiełku, gdzie jest również dzieci i młodzież szkolna, że te dzieci lubią tam chodzić, lubią te panie, które z nimi tam pracują. I na tym spotkaniu rodzice zadeklarowali również, że jeżeli będzie taka możliwość, że ta różnica, mówiąc krótko, będzie jakaś nieduża, niewielka, to osobiście zadeklarowałem, że sam jestem skłonny i gotów wycofać ten projekt, nad którym dzisiaj rozmawiamy. Z wyliczeń, które
zostały tam przedstawione, wynika, że te pieniądze to są trochę inne kwoty niż wtedy, o których mówiliśmy w przedszkolu. Ilość dzieci, bo tutaj rodzice też podjęli pewne działania, żeby tych dzieci było więcej. Na 30 września 2019 roku w tym przedszkolu było 39 dzieci. Dzisiaj ja mam informację, że jest 40, że są obecnie 44 dzieci. To prawda jest taka, że my dopłatę do każdego przedszkola czy do szkoły dostajemy na dzień 30 września, czyli ostatniego września i później niezależnie, czy jest więcej, czy jest mniej, to ta dopłata jest w tej kwocie, ile w tym konkretnym dniu tych dzieci właśnie było, uczęszczało właśnie do tej szkoły czy do przedszkola. Tak jak i w tym przypadku, czyli tych 39 dzieci. Inwestycje, które należałoby dokonać w tym przedszkolu, może nie są jakimiś wielkimi inwestycjami, natomiast to, nad czym zastanawialiśmy się również, to jest to, że nie jest to nasz budynek jako Urzędu Miasta. No i remonty, no w tym roku może niewielkie, w przyszłym roku może będą większe, nie wiem, co ewentualnie może tam właśnie jeszcze wyjść z takich rzeczy. Rodzice zadali mi również pytanie wtedy, jakie byłyby koszty dostosowania ewentualnie w tym szkole numer 1 i jakie potrzeby by tam były finansowe, żeby dostosować salę do potrzeb tych dzieci, które ewentualnie z przedszkola numer 2 zostałyby przeniesione do szkoły numer 1. Oczywiście nie mamy też żadnej pewności, że one by tam przeszły, to jest jeszcze inna sprawa. Więc te koszty są wyliczone w przedziale, wyliczone były na 35 tysięcy, ale załóżmy, że kosztowało to około 50 tysięcy, że tam mniej więcej byłaby taka kwota. Remonty, które zostały wykonane w tamtym przedszkolu, te, które ja tutaj otrzymałem, za ostatnie 10 lat, to między innymi wymieniona była stolarka okienna w latach 2008-2009, to jest około 15 tysięcy. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w 2011 to było 32 tysiące. Wymiana okien na werandzie oraz instalacji elektrycznych w 2014 roku to jest około 11 tysięcy. I rozbudowa instalacji gazowej w roku 2017 to jest około 15 tysięcy. Tak to wygląda. Ja również na tym spotkaniu mówiłem do rodziców, że my w naszych przedszkolach, ale również i w oddziałach zerówkowych przy szkołach miejsc wolnych mamy dosyć dużo. Natomiast rodzice głównie argumentowali to tym, żeby tych małych dzieci nie przenosić do szkoły, tam gdzie są właśnie dzieci starsze. Zadali mi zresztą pytanie, jak sobie wyobrażam, że te małe dzieci będą właśnie z tymi dziećmi ze szkoły podstawowej. No, głównie mamy na myśli tych, którzy są najstarsi, czyli wiadomo tam 6., 7., 8. klasa ewentualnie i te małe dzieci, które ewentualnie właśnie byłyby w takiej szkole. Więc to z tego spotkania właśnie wnioski, może inaczej, obawy rodziców właśnie dotyczyły głównie tego, że jeżeli przy szkole numer 1 nie będzie placu zabaw, nie będzie, te dzieci nie będą oddzielone, no to w tym momencie nie mają żadnej pewności, że ich dzieci w tej szkole numer 1 po prostu będą bezpieczne. To właśnie na to się tak dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pani burmistrz jeszcze by chciała coś dodać od siebie? Bardzo proszę. To jeszcze jeden z tych argumentów, który tam przemawiał o tym, że ewentualnie byśmy mogli przenosić ten oddział, to było to, że właśnie jest z nami pani dyrektor. W ubiegłym roku nie przystąpiła pani dyrektor do konkursu, nie mieliśmy wyłonionego dyrektora szkoły. Kuratorem wyraziło zgodę na powierzenie pani dyrektor tylko na okres 10 miesięcy, więc do końca czerwca pani dyrektor pełni funkcję dyrektora, no i potem niestety musimy znowu ogłosić konkurs,
A z tego, co żeśmy się tutaj rozmawiali z panią dyrektor, nie ma oceny jeszcze, więc pytałam też, czy ktoś z grona pedagogicznego ma kwalifikacje do przyjęcia funkcji dyrektora, bo zazwyczaj tak jest. Może wiadomo, każdy jakoś tam swoje życie planuje. Pani dyrektor powiedziała, że nie ma nikogo z nauczycieli, kto miałby organizację i zarządzanie i na dzień dzisiejszy w przedszkolu byłby gotowy do przejęcia. Tak, pani dyrektor? No, to znaczy, no, jeżeli się znajdzie jakiś kandydat, to jak najbardziej. Ja w tamtym roku, tak jak mówiłam, już nie będę startować, bo to już, że tak powiem, takie moje osobiste decyzje, ale mówię, placówka jako tak, czy to będzie ktoś, mam nadzieję, że się zgłosi, to też będzie funkcjonowało. No, myślę, że państwo no, byli też w naszej placówce, jest to małe, tradycyjne przedszkolko. I powiem szczerze, że to jest takie całe moje życie w tym przedszkolu. Ale pomijając to, chciałam powiedzieć, że no, służyło Radce przeszło 90 lat, więc myślę, że tutaj by trzeba było troszeczkę przewartościować same koszty, tę wartość pieniądza, na wartość tych naszych dzieci, ich radości, uśmiechu i tego, że tutaj się dobrze czują. I ja jak najbardziej, że tak powiem, jestem za tym, żeby to nasze przedszkolko zostało i funkcjonowało nadal i służyło społeczeństwu. I to jest moje osobiste. Mówię, tak jak mówię, ja jako dyrektor tam nie będę, ale myślę, że na pewno jakiś następca na moje miejsce się zgłosi, żeby to dalej funkcjonowało. Nie wiem, co byście państwo chcieli jeszcze ode mnie usłyszeć. Tam burmistrz mówił, no włożone było bardzo dużo pracy w remonty. To przeszło 90 tysięcy przez te lata od 2007 roku sukcesywnie. No to co pani przewodnicząca też widziała, pani Dorota, zapraszamy każdego, żeby zobaczył nasze przedszkole. No i no, nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, szczerze. Dziękuję. No to jest takie nasze małe, kochane przedszkole. Proszę państwa, myślę, że największymi zainteresowanymi tutaj też, oprócz nas oczywiście, są rodzice dzieci. Chciałabym bardzo serdecznie prosić o zabranie głosu teraz. Dzień dobry, jestem przewodniczącą Rady Rodziców, no i przede wszystkim mamą. Pan burmistrz był u nas dwa razy, za co bardzo dziękujemy. Zobaczył nasze przedszkole, jego zdziwienie było bardzo duże, jak ono wygląda. Ale przejdźmy do kosztów. Rozmowa była taka, że szukamy pieniędzy. Budżet na, nie wiem, czy pewnie się zapoznali tutaj wszyscy, 475 693 zł to jest budżet naszego przedszkola na 2020 rok. Z czego 436 tysięcy to są pensje, utrzymanie samego przedszkola i koszty przedszkola to są 30 tysięcy. 39-35 tysięcy to jest bardzo małe przedszkole, ale nakłady na samo utrzymanie przedszkola nie są duże. Pomijamy nauczycieli. Pan burmistrz obiecał nam, wszyscy są świadkami, że jeżeli koszty utrzymania, rozmawialiśmy bez nauczycieli, bez dzieci, prawda? Nie przekroczą 50 tysięcy, to po prostu przedszkole nie ma sensu go zamykać i likwidować. Ja wczoraj od pani Kozołowskiej dostałam informację, jaki jest oszczędność z tytułu zamknięcia przedszkola. Chciałabym też to przedstawić, niekoniecznie to wygląda tak, jak wygląda. 230 tysięcy zyska Radka. To jest informacja, prawda, pani Kozłowska, od pani. Tak? 228 tysięcy zyska Radka w momencie, kiedy zamkniemy przedszkole. Na to składa się dwóch nauczycieli. Ja taką informację wczoraj dostałam. Dwóch nauczycieli ze szkoły, z przedszkola numer 1. Dwie pensje w skali roku to dla budżetu miasta 145 tysięcy. 80 tysięcy Rabka zaoszczędzi, będzie to koszt, który w momencie, kiedy zamkniemy przedszkole państwowe, mniej będzie wypłacony na przedszkola prywatne. Rozumieją państwo, że zamykamy przedszkole państwowe, bo w ten sposób zaoszczędzimy pieniądze, nie będzie trzeba prywatnym tyle wypłacić. No, ja bym się z tym kłóciła, no bo nikt nie powie, że nasze dzieci nie pójdą do tych prywatnych przedszkoli, nikt. Nie wiem, jak to jest w ogóle wyliczone, że 80 tysięcy zaoszczędzimy tak naprawdę na tym, że zamkniemy
państwowe przedszkole. No tak zostałam poinformowana wczoraj. Pani Kozłowska nie uwzględniła w tych 228 tysiącach przystosowania szkoły numer 1, czyli 50 tysięcy. Daje to sumę 178 tysięcy. O to się bijemy, o to walczymy. Nie wiem, za rok 2018 do naszego przedszkola z budżetu Rabki, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, zabezpieczenie typu, nie wiem, nagłe sytuacje, że coś się stało, że trzeba jakiś remont, nakłady były zerowe. Więc stary budynek jest bardzo dobrze utrzymany. Nie ma tam inwestycji, które w tej chwili muszą być wykonywane. Nie trzeba tam robić okien. Przepraszam, pani coś? Czy pani dyrektor sugerowała, że tam trzeba wykonać jeszcze oświetlenie i zabezpieczenie altany chyba, tak, pani dyrektor? My usłyszeliśmy, że trzeba zrobić prąd i podjęliśmy się tego, że zrobimy. Rodzice. Nie wiem, dla nas to są małe pieniądze, bo altana jest cała, altana z tyłu, tak? Miało to być zrobione w zeszłym roku, nie było zrobione, ale to nie ma bezpośrednio wpływu na to, co jest w przedszkolu, tak? No nie wiem, my apelujemy o to, żeby nie zamykać tego przedszkola. To są naprawdę małe koszty, bardzo małe koszty utrzymania. Pomijając koszty nauczycieli i dzieci, bo to zawsze będzie. Czy to będzie w szkole numer 1, czy to będzie w przedszkolu numer 1, te koszty zawsze będą. Koszty utrzymania placówki, tej małej, to jest około niecałe 40 tysięcy, gdzie tak naprawdę ksiądz, nie wiem czy, no 200 zł na miesiąc ksiądz daje, jest czynsz dla księdza. To nie jest budynek Rabki, to jest budynek księdza. Ksiądz powiedział, że może zejść z tego czynszu całkowicie, że wcale nie musi po prostu pobierać tych pieniędzy. Mamy blisko szkołę. Dla nas to jest niesamowity argument, bo no, 500 dzieci mamy w szkole numer 2 i nasze dzieci też chodzą tam, naszych rodziców dzieci chodzą tam do szkoły, tam tu do przedszkola. Nasze dzieci z przedszkola numer 2 pójdą do szkoły numer 2, więc... Jedno przy drugim, dokładnie. Jeszcze jedna rzecz, na pomoce w 2019 roku we wrześniu złożyliśmy się 1400 zł, pozyskaliśmy środki na to, żeby nasze dzieci miały kredki, pomoce, na to, żeby Rabka nie musiała dać, bo jest dziura, damy sami. Poskładaliśmy się na to. Dla czterolatków każda z mam poskładała się po 90 zł, żeby nasze dzieci miały książki, żeby miasto nie musiało dać, żebyśmy mieli sami. Więc w jakiś sposób też ogarniamy to, prawda, sami, nie wiem, jako rodzice. Co? Różnica w kosztach, jeżeli chodzi o utrzymanie przedszkola między 2018-2019, to jest kwestia jakichś 2000. Sanepid nie ma żadnych zastrzeżeń. Konserwator zabytków na tą chwilę tak samo powiedział, że to jest wszystko cały czas na bieżąco naprawiane, robione, że nie ma potrzeby, nie wiem, w tej chwili wyłożyć 500 tysięcy na renowację. No nie ma. W tej chwili to, co usłyszeliśmy, zasięgając po prostu u pani dyrektor, no to nie ma potrzeby na tą chwilę robienia nic takiego pilnego. No w każdym miejscu się może coś stać, wydarzyć, że trzeba coś naprawiać, ale w tej chwili u nas nie ma nic. No, to jest taki nasz głos, żeby po prostu to przedszkole zostało, żeby może poszukać pieniędzy gdzieś indziej i po prostu nie zamykać tego, co już jest, co funkcjonuje, co jest nam bardzo potrzebne i dzisiaj nam, za chwilę innym. W tym roku jest 90. rocznica po prostu istnienia tego przedszkola, więc no, taki prezent, że zamykamy, no to chyba taki trochę nietrafiony, nie? Jakieś pytania jeszcze, nie wiem, odnośnie radni? Myślę, że radni na pewno będą. Dobrze, to ja dziękuję. Za chwileczkę udzielimy głosu radnym. Czy pani Aneta chciałaby się jeszcze odnieść do tego, co tutaj było? Może ogólnie powiem do tych oszczędności, które były tu przekazane przez panią z Rady Rodziców. Skąd nagle takie oszczędności wyszły? Otóż przenosząc dzieci do szkoły numer 1 przenosimy z nauczycielami, natomiast zapewniamy tym nauczycielom, którzy jeszcze są w przedszkolu numer 2, zatrudnienie od września w przedszkolu numer 1 i tam z racji tego, że przenieślibyśmy nauczycieli z przedszkola numer 2 na pełnych etatach,
nie musimy zatrudniać od września tam nauczycieli, którzy mają zatrudnienie do końca czerwca. Więc tutaj są te dwa etaty odjęte, znaczy dodane do tych oszczędności, i to jest kwota 148 tysięcy. Stąd natomiast jeśli chodzi o dotacje dla niepublicznych, na dzień dzisiejszy niepubliczne przedszkola nie mają miejsca, może raptem 4 miejsca są tylko wolne, jeśli chodzi o te nasze tutaj w Rabce działające niepubliczne przedszkola, więc kwota 80 tysięcy myślę, że byłaby taką kwotą, jaką jesteśmy w stanie zaoszczędzić. A ja mogę jeszcze tylko coś, jedno słowo do tego, co pani powiedziała. Mówi pani, że nie ma niepublicznych przedszkoli, nie ma miejsc. Sąsiadka nasza ze ściany prowadzi Madagaskar żłobek, rozdaje rodzicom ulotki, otwieramy przedszkole prywatne, zapraszamy na rekrutację. Także to, że nie ma przedszkoli prywatnych, nie znaczy, że nie będą. Więc te zaoszczędzone pieniądze będzie trzeba dać tym nowym, tak? Bo te dzieci się gdzieś muszą rozejść. Ale pani z Madagaskaru, naprawdę, niech mi pan wierzy, rozdaje mamy ulotki, że my mamy przedszkole za ścianą, zamykacie państwo. Dobrze, proszę państwa, dobrze, teraz oddaję głos państwu radnym, żeby wypowiedzieli się. Proszę uprzejmie. Proszę państwa, tutaj mówimy też o ilościach dzieci w punktach przedszkolnych. Nie jako radnego, taka argumentacja o utrzymaniu kosztów, o redukcji kosztów nie przekonuje. Jak tutaj teraz dostaliśmy tabelę, ja może pozwolę odczytać sobie, ile w przedszkolach danych jest dzieci. Szkoła podstawowa numer 2. Liczba oddziałów 1, liczba dzieci uczęszczających 22, miejsc wolnych 3. Szkoła podstawowa numer 3, liczba oddziałów 2, liczba dzieci uczęszczających 48, miejsc wolnych 2. Szkoła podstawowa numer 4, jeden oddział przedszkolny, jeden punkt przedszkolny, w tym 16 uczęszczających, 9 miejsc aż wolnych. Numer 4 i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, ja uważam, że jest to placówka państwowa i należy utrzymać to przedszkole z tego względu, że jeżeli mówimy też o szukaniu oszczędności, ja pozwolę sobie tutaj to, co odczytywałem ostatnio na komisji budżetowej. Proszę państwa, mogą być oszczędności, są pieniądze, nawet z biletów z kina. Tutaj dochód ze sprzedaży biletów jest przeznaczony na pokrycie kosztów działania kina. I proszę państwa, dochody ze sprzedaży biletów Śnieżka wyniosły w roku samym 2019 1 398 124 zł. Więc jeżeli mamy przetrwać ten trudny okres, ja bym się posunął do tego, żeby część pieniędzy po prostu przeznaczyć na utrzymanie tego przedszkola. Kolejna sprawa, też wgłębiłem się w takie podobne sytuacje w różnych gminach. Były przypadki takie, że rada zadecydowała o zamknięciu, proszę państwa, czy to szkoły, czy przedszkoli. I powiem tak, że nawet sam kurator sprzeciwił się takim postępowaniu. Więc proszę państwa, moje zdanie jest takie, szukanie takich oszczędności w ten sposób nie pokrywa się, nie przekonuje mnie jako radnego. Druga sprawa, przecież te dzieci tak pójdą do innych punktów przedszkolnych i tak samo będzie trzeba płacić za te dzieci. Nauczyciele też zostaną, więc pensje tak samo będą. Tutaj zostanie czynsz za prąd i chciałbym dokładnie znać koszty utrzymania przedszkoli, bo tego przedszkola, bo to są ogólniki. Czyli ile na miesiąc jest za prąd? Ja mogę panu podać dwa ostatnie lata tego pani dyrektor. To jest prąd, gaz, woda, właśnie, to jest wszystko. 11 000. Ile? Tutaj jest 11 000. Za rok czy za dwa? Za rok. To proszę państwa, właśnie tak jak pan radny Paweł mówi, że koszty utrzymania tego przedszkola są praktycznie żadne. Proszę państwa, ja apeluję tutaj do radnych, żeby jednak byli przeciwni likwidacji, żeby pan burmistrz jednak wycofał tą uchwałę i skłonił się. Proszę państwa, proszę o uwagę, bo to są bardzo ważne rzeczy, bez żadnych tutaj
takich uwag. Proszę Państwa, ja wnioskuję o to, żeby skłonić się nad tym, żeby część pieniędzy ze sprzedaży za bilety, proszę Państwa, było z tego dochodu przeznaczone na utrzymanie kosztów za prąd, za wodę, za gaz. Tyle. Nauczycieli tak musi dostać pensję, dziecko i tak musi mieć tutaj przeznaczone pieniądze, pewną pulę, więc czy to będzie jedynka, czy będzie przedszkole numer 2, nie ma najmniejszego znaczenia. A tutaj już rodziców dali, że dzieci przeniosą, czy to do prywatnych, czy do innych przedszkoli. Tu z tych wyliczeń, proszę Państwa, wynika, że zachowa się dueta, że przeniosie się nauczycieli do innych, proszę Państwa. Te wyliczenia są przez dobrze, ale było powiedziane, że nauczyciele zostaną przeniesieni, tak? Że tam nie tak, bo mówimy to ja właśnie. Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o nauczycieli, nauczyciele w przedszkolu numer 2 są zatrudnieni na czas nieokreślony. My mamy nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu numer 1 na czas określony. I w tym momencie mamy możliwość zapewnienia nauczycielom tym, gdyby było przeniesienie do szkoły numer 1, zarówno w szkole numer 1 dla oddziałów, które byłyby przenoszone, jak i ewentualnie gdyby nauczyciele woleli wybrać przedszkole numer 1, mieliby miejsce. Natomiast nauczyciele, którzy mają umowę na czas określony, czyli do 30 czerwca, po prostu nie uzyskaliby już możliwości pracy w tych przedszkolach. To z tego to pani ma. Czyli mam rozumieć, że w zasadzie ci nauczyciele są skazani na brak pracy. Którzy? No tym, co się kończy umowa. No to logiczne. To przecież we wszystkich szkołach mamy takich nauczycieli, gdzie mają umowy na czas określony. I na przykład mają też zastępstwa i inne rzeczy. Przecież to my nie będziemy zatrudniać w jakiejś innej formie niż takiej, jaka jest konieczność wynikająca z podstawy programowej, którą realizują dzieci. To panie burmistrzu, ja to mam pytanie, ale co to ma, ja nie udzieliłam. Ale co to ma wspólnego z likwidacją przedszkola, z wolnieniem czy nie przedłużenie umowy nauczycieli? Co to ma wspólnego z likwidacją przedszkola? Pytaliście państwo o to, w jakiej formie przeniesienie do tamtego przedszkola. Tak, możliwość. Ale po co przenosić, czy nauczyciele mogą w dwójce pracować? A ja w tym momencie nie decyduję, tylko pan zadał pytanie, co byłoby, gdyby była taka sytuacja. Więc jest możliwość przeniesienia, zatrudnienia, czyli to nie jest tak, że ktoś z pracowników czy z pracowników obsługi zostałby pozbawiony na dzień dzisiejszy pracy. A czy pan odnosi się do pytania? Skoro pani mówi tak, że likwidujemy dwójkę, prawda? Znaczy ja tak nie mówię. Przenosimy, jeżeli już. Czyli tutaj dwóm nauczycielom na w jedynce zostają te etaty, kończy się, więc im się nie przedłuża umowy. Dwie nasze nauczycielki przychodzą do tego, tak? Znaczy nie, dwie nauczycielki, jeżeli byłoby przeniesienie w ogóle przedszkola, to idą z dziećmi razem do szkoły numer 1 i tu nie ma żadnego problemu. Teraz ja pani powiem, jeżeli tak, zostaje nam dwóch nauczycieli zostanie przeniesionych tam, rozumiem, zostają dwie jeszcze, że tak powiem, nasze nauczycielki i one co, zostaną, powiedzmy, jeżeli zostanie zlikwidowany oddział w szkole numer 1, to dwie nauczycielki ogarną grupę, nagle się okaże, że koszty utrzymania na przykład takiej grupy, czy nie trzeba będzie na przykład zatrudnić kolejnych nauczycieli, bo skoro powiedzmy... Myślę, pani ustawa jasno to precyzuje, do oddziału 25-osobowego na czas 22 godziny jest jeden etat. No i rozumiem. I taki jest zatrudnienie dalej, bo czy taki jeden po prostu malutki oddział, powiedzmy przenosimy dzieci tam i te dwie panie zostają przeniesione do szkoły podstawowej numer 1. Razem to jest, z tym oddziałem. Tak. Czy to jest po prostu rentowne? A ja o tym nie mówię, czy jest rentowne, czy nie, tylko było pytanie. Ale wie pani, co tutaj było podniesione? To nie jest kwestia samych finansów, prawda? To są kwestia to, co dzisiaj Rada tutaj podnosi, warunków, no i co. Ale warunki są dobre. I dlatego ja teraz tak patrzę, ja nie znam żadnych konwencji, ja nie znam przepisów, dlatego ja tak na logikę zadaję pytanie. Jeżeli zostaną dwie nasze panie do przedszkola numer 1, zostają dwie wolne, które muszą iść do oddziału otworzonego w szkole podstawowej numer 1, czy one są obsłużą? Czy taki oddział utworzony nie okaże się, że jest za mało, że nie trzeba będzie potem kolejnych etatów? Bezpieczeństwo naszych dzieci. Skądś tam,
Przenoszenie do szkoły numer 1 też była propozycja tylko wyłącznie dlatego, że to jest, jest tam dużo miejsca. No, jest tam możliwe dostosowania. Proszę pozwolić skończyć. Wiązało się to z tym, że do szkoły numer 1 dopłacamy subwencję oświatowej prawie 1 000 000 zł. A dlaczego? Dlatego, że jest malutko dzieciaczków i dlatego też, że właśnie no nawet próbując tam otworzyć oddział przedszkolny kiedyś, nie nazbierało się tyle dzieci. Było 9 czy 10 dzieci chętnych do uczęszczania do oddziału celowego. Tak. I była taka przymiarka, był przecież nabór, prawda? Więc trzeba byłoby może się zastanowić, bo była też sugestia i pani dyrektor i rodziców ze szkoły numer 1, żeby jednak ta zerówka tam po prostu w tej szkole powstała. Ze względu chociażby na to, że dzieci kontynuują. Skoro jest zerówka w szkole numer 2, no to byłoby zasadne, żeby również w szkole numer 1 powstała zerówka. Stąd też propozycja takiego rozwiązania. To mi cały czas teraz odchodzi, czy na przykład się okaże tak, że na przykład ruszy to. Nawet ten taki optymistyczny, powiedzmy, dla budżetu scenariusz. I czy z tymi dwoma nauczycielami, którzy pójdą o nas, na przykład nie okaże się, że trzeba będzie i tak. Ale to cały czas mówimy, nie chodzi kwestia właśnie tych nauczycieli, pan przewodniczący i całej reszty, tylko kwestia uruchomienia tej jedynki, żeby ona zaczęła naprawdę funkcjonować, żeby dzieci miały kontynuację od zerówki i miały możliwość kształcenia się w szkole numer 1. Dostosowanie placów, zabaw, całej reszty. Tam zerówka już kiedyś była i też rzeczywiście 11-osobowa, więc sale i inne rzeczy są dostosowane. Padło pytanie, jakie byłoby dostosowanie tego terenu. Oczywiście i szkoły numer 1, jakie byłyby koszty. Mamy kosztorys na dostosowanie, jeżeli chodzi o toalety, był przygotowany kiedyś. Czy będzie tam przeniesiona zerówka, czy będzie w ogóle utworzona, czy nie. Pytam ja od tych toalet jest konieczny, bo przecież Państwo wiecie, że tam kiedyś było gimnazjum, a obecnie odtwarzanie szkoły podstawowej, czyli 1-3. No to tak obliguje nas do tego, żeby te toalety powstały i żeby były dostosowane do takich malutkich dzieci, bo wcale na dzień dzisiejszy nie ma. Na pewno należałoby zrobić plac zabaw przy szkole, bo go nie ma i o tym trzeba byłoby. Ale to nie jest koszty 10 000 zł. Ale ja mówię o toaletach samych, a nie mówię o placu zabaw, który ewentualnie byłby budowany i byłby to na pewno można? Jeszcze nie udzieliłam. Ale przed oknami. No, ale ja już skierowałam. No ja chciałam się zapytać, co mówisz? Pani Dorota. Ja chciałam zapytać jedną rzecz, no bo jeżeli chcą Państwo utworzyć zerówkę, to sobie ją utwórzcie. Tam nie ma warunków w tej chwili na 3, 4, 5 latki. Nie ma, tak? Nie ma warunków. 50 tysięcy to nie są koszty przystosowania tego miejsca dla przedszkola, tylko dla zerówki. Chcecie utworzyć zerówkę? Utwórzcie zerówkę. Jest potrzebna? Jest potrzebna. Przedszkole to jest przedszkole, to są zupełnie inne. No ale. Jeśli chodzi o oddział przedszkolny i zerówkę, tam 2 lata temu była zerówka i dostosowanie tej zerówki było do kupienia tylko po deściku pozoru. Ale to nie o to, bardzo proszę po kolei, bo nie jest nawet zrozumiałe to, co Państwo chcecie powiedzieć. Każdy ma tutaj swój czas i miejsce, mówicie, każdy się wypowie, spokojnie. Proszę Pani. Dostosowanie dla tych młodszych dzieci, gdybyśmy tam faktycznie przenosili te młodsze dzieci, no to jest, musimy ponieść te koszty na to, żeby te sanitariaty wyremontować. Natomiast dla zerówki nie musimy nic remontować na dzień dzisiejszy, bo ta zerówka tam istniała i tam są tylko podeściki podkładane i to wszystko funkcjonuje i sanepid to przyjął. Pan radny, proszę bardzo. Ja mam jeszcze takie pytanie, no ale stworzenie placu zabaw dla tych dzieci to też jest jakiś koszt. To właśnie. A za wiąże się, to nie zaoszczędzimy, bo to muszą być przeglądy i. Ja też co 2 lata. To tak nie będzie koszt. Przy szkole numer 1 musi powstać, dlatego że szkoła nie ma placu, a tam jest 1-3. Jakby nie patrzeć na to, to bez względu na to, czy będziemy przenosić, czy nie. To tam fizycznie ta sprawa też dla dziecka w szkole, dokładnie. Ja to rozumiem w ten sposób, że likwidujemy przedszkole numer 2, dlatego żeby utrzymać jedynkę. Tak. Jeszcze nie w porządku. Tak, dziękuję. Pani Zora. Ja mam takie pytanie właśnie odnośnie bezpieczeństwa naszych dzieci. Takie na przykład w tej jedynce. Dzieci malutkie, przedszkolne potrzebują barierek. Teraz mam tak. Są mamy samotne. Jedna ma malutkie dziecko we wózku i teraz może być klasa na samej górze oddziału przedszkolnego.
I jaka jest funkcja właśnie bezpieczeństwa? Nie ma. Nie ma. Następnie jest pożar. Jak w tym momencie ze szkoły ten cały... Ale na przykład, proszę Panią, na przykład dzieci, są dwie panie w grupie, które mają 24 malutkie dzieci. Pierwsze wylatują 6, 8, 7-klasiści. Jest wielki chaos, a ta pani musi sprowadzić te dzieci i dać mu bezpieczeństwo, żeby one zeszły na dół. Gdzie? Jedna pani musi być na górze, a druga musi być na dole. Gdzie jest z pożarami? Następnie przystosować barierki do malutkich dzieci, przystosować do bezpieczeństwa i tak samo naszym babciom, które odbierają niektóre dzieci. Mają problemy ze zdrowiem, zastawki, a one muszą iść na samą górę po to dziecko, po tych schodach, gdzie tu jest jakiekolwiek bezpieczeństwo dla tych małych dzieci. Dziękuję. Proszę Pani. Wracając jeszcze do szkoły numer 1, bo tu cały czas rozmowa jest. Otóż nawet otwierając oddział przedszkolny w szkole, sanepid by nawet nam nie pozwolił umieścić dzieci na trzecim piętrze. Przeznaczony jest cały bagaż dla dzieci. Zerówka funkcjonowała 2 lata temu na parterze i miała oddział swój i obok miała szatnię, więc naprawdę proszę wierzyć. Ale mówimy o przedszkolu. I o wejście, jeśli chodzi o wejście, było odrębne wejście, gdzie dzieci wchodziły, w ogóle nie miały kontaktu ze szkołą, tylko wchodziły od sali gimnastycznej. Tak to funkcjonowało 2 lata temu. I funkcjonowało. Ja mam pytanie do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, czy mógłby Pan przedstawić tutaj na wszystkim w koło to, co zostało przedstawione i powiedziane nam w momencie, jak Pan przyszedł na Jasoka? Pamięta Pan? Dziękuję. Państwo, żeście oczekiwali ode mnie. Znaczy, dwie rzeczy zostały wtedy poruszone, ale głównie sprawa dotyczyła jakby jednej sprawy, dotyczącej właśnie, że jeżeli te oszczędności nie przekroczą 40 tysięcy, bo o tym żeśmy mówili, żebym ja ten wniosek, wycofał się z tego wniosku. Po przeanalizowaniu, tak jak tutaj Pani Aneta też między innymi powiedziała, wynika z tego, że są to większe pieniądze. Natomiast, Szanowni Państwo, myślę, że skoro dobrnęliśmy już dzisiaj do tego etapu, że o tym rozmawiamy, to ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali o tym do końca. Z Waszym udziałem, z udziałem radnych, z tego względu, że tak się poskładało, a może i lepiej, że się poskładało, że są i rodzice, i są radni, i myślę, że dzisiaj sama rozmowa tylko na zasadzie takiej tak albo nie, to jest jedno. Natomiast druga sprawa to jest taka, że byłoby dobrze, żeby porozmawiać co do... Ja rozumiem, że Państwo jako rodzice zainteresowani jesteście przedszkolem, Waszym przedszkolem, ale my to, co też do Państwa mówimy jako do rodziców, bezwzględnie musimy porozmawiać o naszej edukacji, o naszych dzieciach, o tym, że z roku na rok mamy mniej dzieci i młodzieży i musimy o tym porozmawiać. Także myślę, że ta rozmowa dzisiaj z Waszym udziałem jest dobrym miejscem, żeby o tym porozmawiać. Natomiast sama kwestia wycofania wniosku nie załatwia sprawy, dlatego że to nie są tylko te pieniądze. To, o których tutaj mówimy, sama ta rzeczówka, mówiąc krótko, to nie wiem, 38 tysięcy czy jakoś tam. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo tu padła sprawa zerówki w szkole numer 1 i budżetu w związku z tym. Ja się tak zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi, bo walczyliśmy jako radni, w zasadzie większość przegłosowała, żeby utrzymać zerówkę w szkole numer 1. Tu się dzisiaj w zasadzie dowiadujemy, że błędem było likwidację tej zerówki, bo nie ma dzieci w szkole numer 1. I teraz na siłę przepychamy dzieci z przedszkola numer 2 do szkoły numer 1. Więc zadaję pytanie, jakim było sensem zamykać tą zerówkę i ponownie teraz ją otwierać? Gdzie apelowaliśmy tutaj przecież z radnymi, żeby utrzymać tą zerówkę? To jest pierwsze moje takie pytanie. I drugie pytanie, czy nie okaże się znowu za rok, że błędem było likwidować to przedszkole numer 2? Tak jak tą zerówkę rok temu w szkole numer 1. Proszę Państwa,
koło, widzę, się tak zatacza, ale historia się lubi powtarzać. To, że tutaj mówimy o zniszcze, prawda, narodzin, dzieci i tak dalej. Mamy tutaj zestawienie, prawda, przepraszam bardzo, tutaj, o, dostaliśmy teraz właśnie. Szkoda, że tak w ostatniej chwili zresztą dostajemy takie dokumenty, ale pozwolę sobie odczytać. W 2015 roku liczba dzieci 50. Chodzi o szkołę, o przedszkole numer 2. W 2016 49, w 2017 41, w 2018 42. Czyli widzimy tendencję spadkową. Ale w 2019 już jest zwyżka, czyli 46. Prawda? W 2020 przewidywana liczba dzieci jest 39. Przewidywana. Może być tak, że z okolicy też... Proszę Państwa, może być tak, że ktoś jeszcze z okolic zapisze do tego przedszkola. No tak. Ponieważ jest tak, jak tu rodzice mówią, kameralne i małe. Więc też te argumenty tutaj nie przekonują mnie do zamknięcia tego przedszkola. Tak, ja tylko odniosę się do tego błędnego koła, o którym Państwo mówicie. To błędne koło to jakoś dziwnie się tutaj układa, że co sesja ja słyszę, jak to oświata generuje koszty i dopłacamy do oświaty 8 milionów i nic się nie robi w tym kierunku, żeby w tej oświacie jakieś oszczędności pozyskać. Dobrze Pan pamięta, jaka była sytuacja z zerówką w przedszkolu numer 1, gdzie było tylko 8 czy 9 dzieci, więc niech sobie Pan policzy jeszcze koszt dodatkowy, gdzie przy obecnym stanie to jest koło, etat jednego nauczyciela to jest koło 70-80 tysięcy, plus dwie osoby by musiały być, plus obsługa to jest kolejne prawie, no nie chcę tutaj dramatyzować, ale około 180-200 tysięcy złotych, utworzenie jednego dodatkowego oddziału, jak nie jest zerówka, bo nie jest to tylko 5 godzin, tylko wypadałoby, żeby ta zerówka funkcjonowała przynajmniej do tej godziny 15, żeby ci rodzice mieli jakąś szansę pójścia do pracy, odebrania później tych dzieciaczków. Więc mówię nie o tym, że zamykamy, otwieramy i tak dalej. Nie jest to właśnie coś, co jest to stwierdzenie. Bo myślę, że tu jesteśmy w takim gronie, żebyśmy się dzisiaj zastanowili, w jakim kierunku mamy podjąć te działania, żeby ta oświata jakby obniżyć chociaż odrobinę koszty, które gmina ponosi. Bo 8 milionów złotych słyszę cały czas dopłacamy do oświaty. Tutaj Pan zaraz sygnalizował, ile wolnych miejsc jest w pozostałych oddziałach, jak mało jest dzieci. To co, mamy zlikwidować te oddziały, co są po 11 dzieci? Czy mamy zamknąć szkołę numer 1, czy to na przykład roczniki, w których w ogóle nie ma dzieci? Czy te roczniki położyć, gdzie jest tylko 9 dzieci, czy jest 11? Wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę, że chcąc reaktywować szkołę numer 1, musimy wszyscy dołożyć jakichkolwiek starań. Oczywiście udało się teraz przez te dwa lata ostatnie, że jest ta klasa pierwsza, dwa oddziały i klasa druga, dwa oddziały, prawda? Więc jakby Pan się tu nie starał i my wszyscy, to my tych dzieci, mówiąc kolokwialnie, no nie dorobimy. Jest tych dzieci tyle, ile jest. Są prywatne przedszkola, do których dzieci uczęszczają i to, co było powtarzane, pięknie się realizują, bo we wszystkich tych przedszkolach prywatnych miejsca są wypełnione, bo mam też to zestawienie, jak zerknięcie na nie, to tylko jedno przedszkole, Wołymianka, która ma miejsc 25, ma tylko dzieci 16. A zobaczcie, jak to wygląda w naszych przedszkolach i w naszych oddziałach, gdzie dzieci naprawdę nam brakuje. Może należałoby się zastanowić, co jest takiego złego, czy może źle powiedziałam złego. Chodziło mi o to, co dzieje się w naszych przedszkolach, że my nie mamy tych miejsc wypełnionych. Ja wiem. Dlatego te dzieci uciekają nam do szkół, do prywatnych przedszkoli, do których też dopłacamy, jak wiecie, 75% kosztów. Dlaczego my nie mamy dzieci w szkołach naszych podstawowych, a mamy dzieci w szkole katolickiej, do której oprócz subwencji dopłacamy jeszcze wskaźnik uśredniony kolejnych kosztów i praktycznie drugie tyle, niż dostajemy z ministerstwa. I oczywiście działanie pod publiczkę, mówienie, że wszystko trzeba otrzymać, wszystko trzeba zrobić, jest bardzo popularne. Ale trzeba też wziąć na siebie odpowiedzialność i zastanowić się, my możemy tu być tylko administratorami, przecież ja nie mam problemu przyjść do pracy i naprawdę być tylko 8 czy 9 godzin tutaj w robocie i zamknąć sprawę, nie robić nic, zaadministrować tymi pieniędzmi, które dostajemy z ministerstwa. Dobrze Pan wie,
że w zeszłym roku dostaliśmy 400 tysięcy na zajęcia pozalekcyjne. Ile było wysiłku mojego i nie tylko wielu pracowników, żebyśmy te pieniądze pozyskali. I co? My nie mamy nauczycieli z terenu naszej gminy, prosimy się, ale proszę nam pozwolić skończyć. Prosimy się, żebyśmy te projekty uruchomili. Oczywiście udało nam się wreszcie, ograniczając ilość godzin matematyki, języka angielskiego i tak dalej, w trzech szkołach utworzyć te centra. Zaczynamy od ferii. Jaki mają niektórzy dyrektorzy problem? Że kto otworzy szkołę w ferie, no po prostu drama. Kolejna rzecz, na którą też należałoby się zastanowić. Mamy kolejny, ale to jest Komisja Oświatowa i chcemy poruszyć wszystkie problemy, które związane są z oświatą. Kolejny projekt, który żeśmy dostali, tylko 24 gminy w Małopolsce, też dużo wysiłku nas kosztowało, 2 miliony złotych, ruszamy od września i też się zastanawiamy, czy projekt się uda. Mamy na zajęcia pozalekcyjne, mamy na piękne pracownie, mamy na pracownie komputerowe, inne i tak dalej. Więc to nie jest tak, że my nie myślimy o tym, żeby stworzyć dla waszych dzieci jak najlepsze warunki. Bo to jest nasz cel nadrzędny. My się zastanawiamy, ale teraz chwilę ma pani dziecko w przedszkolu, co nie pójdzie do szkoły podstawowej? Czy ja mogę? Pójdzie. I będzie pani musiała się też zmierzyć z tym problemem, z którym my się dzisiaj tutaj borykamy i musimy podjąć decyzję, co zrobić, w jakim kierunku ta oświata ma pójść. Czy po prostu dokładamy do tego przedszkola, w sensie tak, że utrzymujemy tą dwójkę, czy robimy coś z tą jedynką, w jakiej formie my mamy, jakie mamy podjąć działania, to co pan burmistrz tu słusznie powiedział. Spotykamy się z państwem, chcemy wysłuchać waszych oczekiwań i to nie jest tak, że wasza edukacja dzieci się kończy na przedszkolu, bo tu się dopiero zaczyna. I my mamy na myśli dobro tych dzieci na późniejszym też etapie, jak przeprofilować te szkoły, bo dobrze wiecie, że reforma wymusiła na nas pewne działania, bo nie ma gimnazjów. Jest jedynka, tutaj troszczymy się o etaty nauczycieli, słusznie, bo przecież też wiadomo, że trzeba w jakiś sposób o nich zadbać, ale też w pewnym momencie nauczyciele w gimnazjum stracili pracę i trzeba było ich w jakiejś formie zagospodarować, tak? To nie jest tylko tak, że nagle ktoś ma pracę, ktoś nie ma. Myślimy globalnie. I to nie jest tylko jedno przedszkole, tylko z każdym problemem przychodzą tutaj rodzice. Przecież też dobrze państwo tu pamiętacie, jak byli rodzice ze Słonego odnośnie tworzenia kolejnych oddziałów przedszkolnych. Więc wszyscy rodzice chcieliby mieć dzieci u siebie. Jest to zasadne i zrozumiałe. A my jesteśmy tu od tego, żeby zapanować nad tym budżetem i nad tymi wydatkami i w sumie jakoś racjonalnie do tego podejść. I głównym problemem nie są koszty tego przedszkola, to też dla jasności. To nie jest tak, że my akurat dbamy tylko o to, żeby zlikwidować przedszkole i liczymy tylko wydatki. Też się zastanawiamy nad warunkami, jakie są w tym przedszkolu. No, dla pani. Też widziałam, jak ono wygląda. I mogę zobaczyć? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No byłam, no pani dyrektor potwierdzi, no przecież byłam parę razy w tym przedszkolu. Byliśmy z panią Anetką, robiliśmy wizję. No i co tam no jest? Małe sale, bardzo małe. Ogród też wymaga odpowiedniego remontu. Więc wy wybieracie swoje przedszkole dla swoich dzieci, no i te dzieci będą tam 3 lata, ale potem przychodzą do szkoły. To co powiedziałam, trzeba się zastanowić, co dalej, w jakim kierunku mamy pójść w tej oświacie. Mogę się odnieść tylko do wypowiedzi pani burmistrz, przepraszam bardzo. Pani burmistrz, pani powiedziała, że w Zerówce w zeszłym roku było chętnych 8 i 9 dzieci. Jest to nieprawda. Apelowałem tutaj i mieliśmy informację, że chętnych było 14 dzieci. Mówiliśmy wyraźnie, żeby nie zamykać tego oddziału zerowego, bo szkoła podstawowa numer 1 straci wiarygodność i rodzice nie będą zapisywać dzieci do właśnie tej placówki. I to się właśnie dzieje. Tu mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego w państwowych szkołach, przedszkolach mamy jak mamy, a do prywatnych idą. Dlaczego? Dlatego, że tam jest stabilizacja. Oferują z roku na rok coraz lepsze rzeczy i wiedzą rodzice dobrze, że te szkoły nie są zamykane, nie będą zamykane. A tutaj co? W zeszłym roku, przepraszam. Panie Marek, świętej rodziny była szkoła, dobrze. Jest inna szkoła. Jest święta, jest szkoła świętej rodziny? Jest. Nie ma. Przeniesie ma do łowiska. Jest przeniesiona. To jest całkiem inna szkoła. Czyli proszę sobie, stowarzyszenie zostało rozwiązane i szkoła była przejęta, panie radny, przez księdza. Ale dokładnie chodziło na wybrania. Proszę pana, znam temat od podszewki, bo byłem i uczestniczyłem, na każdym zebraniu tam byłem z rodzicami.
Druga bardzo ważna rzecz, tutaj właśnie o tej stabilizacji mówimy. To jest, jeżeli my znowu zamkniemy kolejne przedszkole, damy 80 do jesieni, myśmy walczyli wszyscy radni, żeby utrzymać zerówkę w jedynce, żeby właśnie były te dzieci. Tutaj się dowiadujemy, że mieliśmy rację, a zerówka była zamknięta. To o co chodzi? Bo ja tego w tym momencie nie rozumiem. Raz się mówi, że się nie opłaca i zamykamy. W tym roku się dowiadujemy, że jednak, proszę Państwa, byłoby dobrze utrzymać tą zerówkę. Ja Pani Burmistrz mówię, nie 8-9 dzieci, Pani Burmistrz, nie 8-9 dzieci było, tylko było 14 dzieci. Dobrze. I dobrze Pan pamięta na komisji. Mówiłem na komisji tutaj, że nie rozumiem. Dobrze, dlatego to dobrze. Nie wiem, ale słyszał Pan, ile było dzieci od Pani Dyrektor. To samo co ze szkołą, z przedszkolem numer 2. Ja chciałam odpowiedzieć na pytanie Pani Burmistrz, dlaczego przedszkola miejskie nie mają dzieci? No. Jak nie mają, proszę. Ale nie, bo to są... Ale mogę skończyć? Ale ja mogę odpowiedzieć? Jest rekrutacja w lutym, w marcu. Zapisuje się, nie wiem, 40, 45 osób, 46 osób, różnie, w zależności ile jest zapisanych. W ciągu, nie wiem, 2-3 miesięcy te dzieci wypadają, bo są chore, bo zdecydowali, że nie będą. Nie ma w ogóle reklam, nie ma w ogóle reklamowania przedszkoli. My, ale wie Pan co, my przez parę dni, jak był Pan Burmistrz, powiedział nas, że nie ma dzieci, zrekrutowaliśmy szóste dzieci. 100% macie rację. I trzeba reklamy. Ja powiedziałam do Pana Burmistrza, dlaczego nie ma reklamy na stronach urzędu? Skąd matka ma wiedzieć, która była, nie wiem, w marcu, w lutym, że są miejsca? Jeżeli my jej tego nie powiemy. Ja sama mam 16-letniego syna i kiedyś byłam w miejskim przedszkolu i usłyszałam, że nie ma miejsc. No dobra, ale jakbym dostała telefon za tydzień, za dwa, za trzy, za miesiąc, chętnie bym po prostu zapisała dziecko. Dwa tygodnie temu, w zeszłym tygodniu Pani Ania z przedszkola mówi mi, że przyszła mama ze złością, w nerwach, mówi, mam 4-latka w domu, nie stać mnie na prywatne przedszkole, czemu ja nie wiedziałam, że u Was jest miejsce? Reklama. My zobligowaliśmy się do Pana Burmistrza, prawda, że my zajmiemy się reklamą, że my zrobimy wszystko. Trzeba iść do księdza, trzeba zareklamować. I to nie raz, co roku, żeby te dzieci były i te dzieci będą. Po prostu dyrektorzy będzie zdradzać. No ale w tym momencie my się dowiedzieliśmy o tym od Pana Burmistrza, bo Pan Burmistrz przed skarbem powiedział, że brakuje 10 dzieci. My powiedzieliśmy, będą dzieci i 5 dzieci załatwiliśmy, że tak w cudzysłowie powiem. Jeszcze jedna sprawa. Pani Burmistrz uważa, że przedszkole, no nie wiem, kwestia gustu, jednemu się podoba, drugiemu się nie podoba. Są dzieci, które nie mogą iść do przedszkola, gdzie jest 150-120 dzieci. Ja sama mam dziecko, które od tym jest fajne, że jest małe. Że jest małe, że jest przytulne. O to mi chodzi, o samo miejsce. Nie musi być wielka hala, żeby dziecko się na niej czuło, prawda? Są dzieci, które będą się dobrze czuły i jeżeli są chętni na takie przedszkola, to ja uważam, że nie powinno być takie przedszkole zamknięte, bo jeżeli są chętni, a jest. Jeżeli są chętni, na tą chwilę są chętni i ja myślę, że w gestii dyrekcji, w gestii nas rodziców i tak samo państwa jest, żeby ci rodzice byli chętni, żeby ta reklama szła od nas, od was, od nas wszystkich, tak? Dziękuję. Mieli tak samo do dyspozycji. Proszę bardzo. Chciałem się odnieść do tego, o czym powiedziała Pani. Ja zresztą do rodziców mówiłem. Cały ubiegły rok, jak jestem na spotkaniach z dyrektorami, proszę ich, żeby robili wszystko, żeby dzieci i młodzież szły do naszych szkół. Bo to jest w naszym wspólnym interesie. I im więcej będziemy mieli tych dzieci, ta subwencja na nasze szkoły będzie większa i będzie nam łatwiej tymi szkołami kierować, tak samo przedszkolami, żłobkami. Żłobki nie nasze, ale w tym kierunku chcemy po prostu pójść. I to, o czym Pani mówi i to, o co Państwa prosiłem, Państwo żeście podjęli to wyzwanie, ale proszę mi wierzyć, w tym roku był Dzień Dziadka i Babci. Poprosiłem Panią Anetę, żeby wysłała e-maila do dyrektorów szkół, czy w którejkolwiek szkole są organizowane właśnie Dzień Dziadka i Babci, bo nie ma od nich żadnej informacji. Cały ubiegły rok o to prosiłem. I nie przyjdą dzieci do naszych przedszkoli i do naszych szkół, jeżeli nie będzie promocji, bo ja nie wierzę, uważam, że w każdym przedszkolu, w każdej szkole na pewno było zrobione Dzień Dziadka i Babci, tylko że z tym, że tak powiem, nie wyszły szkoły poza swoje mury. To, o czym żeśmy rozmawiali, Pani Aneta zadeklarowała, że
na naszej stronie będzie informacja dotycząca, gdzie mamy wolne miejsca. Bezwzględnie jest to w naszym interesie. I uważam, i to, co wcześniej tu powiedziałem, proszę mi wierzyć, w naszym interesie jest, żebyśmy porozmawiali o tej naszej edukacji, bo my ją musimy, dość dużo tu musimy rzeczy pozmieniać. I to nie chodzi tylko o to, tak jak w przypadku waszego przedszkola, a skoro jesteście jako rodzice, to super, bo też przedstawiacie państwo swoje zdanie. Natomiast w naszym interesie jest, żeby te dzieci szły do naszych przedszkoli i do naszych szkół. I tak zrobimy, tak będzie. Proszę bardzo, nawiązując do pani, moim zdaniem przedszkole prywatne, a przedszkole państwowe numer dwa niczym się nie różni, bo moje dzieci chodziły dwójka. Byłem bardzo zadowolony. I nawiązując do pana burmistrza, by powiedzieć, że nie jest zorganizowany dzień tam na 30 dziecka. Jest zorganizowany dzień, to nie, ale to było szkoły, o to było szkoły. Z tego co wydarzeń, które te szkoły robią, żeby one zaistniały, żeby one się promowały, żeby wychodziły na zewnątrz z tym, co robią dla dzieci. Tak, żeby wokół nich po prostu była przyjazna aura, że tam właśnie chcemy posyłać swoje dzieci, dlatego że te placówki samorządowe, żeby raz, a poza tym są nam najbardziej bliskie. Te nasze, właśnie, które tworzy samorząd, tak? Tak. Proszę bardzo, ktoś tam jeszcze nie, ja chciał to, co pani powiedziała. Tak? Dobrze, w tym momencie oddaję głos radnym. Znaczy, powiem szczerze, że ja tutaj zabieram głos z takimi mieszanymi uczuciami, ponieważ no, cały czas pada tutaj gdzieś w tle nazwa szkoły, z którą byłem związany w zasadzie przez swoje dzieciństwo i swoją pracę zawodową. I nie ukrywam, że jakiś tam sentyment wielki odczuwam do tej szkoły. Z drugiej strony chcę też zrozumieć rację rodziców. Chyba troszeczkę też i zaskoczony, no, ja może trochę mniej jestem zaskoczony, bo trochę wcześniej te informacje do mnie dotarły. Natomiast tak samo jak i państwo, tak samo ja nie jestem pozbawiony pewnych wątpliwości i też powiem szczerze, że liczyłbym na to, żeby pewne sprawy no, zostały wyjaśnione i zresztą państwu też. Chodzi mi tutaj o taką wątpliwość związaną jak gdyby z ze zniknięciem placówki z określonego miejsca i przeniesienie w inne. Jak z doświadczenia wiem, że akurat biznes rządzi się swoimi prawami i tu nie ma prawa takiej pustki. Nie ma możliwości pozostawienia tego miejsca pod sceną. Po prostu w to miejsce gdzieś pojawi się, no najprawdopodobniej zresztą to chyba tak padło gdzieś między wierszami, że za ściany pojawi się, że tak powiem, ten biznes. I o ile ja tutaj się orientuję, to tak, 38 dzieci jest z terenu gminy, spoza terenu jest piątka. W momencie tej likwidacji, no ta piątka w ogóle może nam zniknąć ze statystyk i jak gdyby z budżetu. Co do tych 38, no to też ile, że tak powiem, zostanie w naszych placówkach, to też jest inna sprawa. W każdym razie mam taką wątpliwość, którą się dzielę i liczę na odpowiedź, wyjaśnienie. Czy faktycznie te przenosiny nie spowodują odpływu tych dzieci i pozbawienia środków finansowych, które idą za tymi dziećmi. Następna taka moja wątpliwość, że właśnie tutaj spowodowanie tej luki terytorialnej nie da możliwości wyjścia z prywatnym biznesem, który że tak powiem, w tym miejscu będzie robił interes. I jak tu padło 72 tysiące, tylko chyba bodajże w ubiegłym roku zostało zainwestowanych pieniędzy gminy.
No czy tutaj... No, dobrze, ale w każdym razie no są to dość pokaźne środki. Czy my jak gdyby na tacy nie dajemy też i prywatnej działalności możliwości robienia interesu na tym, co zostało włożone w ten budynek. Poza tym, ja już pomijam tam kwestie tych przekształceń, kwestie dostosowania, bo to tutaj też już padło parę, że zostaną wykonane pewne prace przystosowawcze, że zostaną stworzone odpowiednie warunki i wypada się tylko cieszyć. Natomiast tak kończąc, już żeby nie przeciągać, takie mam pytanie właściwie do Państwa. Bo wiem, że na teraz jesteście Państwo na nie. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo może wypowiedzieli się, gdyby faktycznie to, co zostało tutaj powiedziane, że pewne środki zostaną przeznaczone, zostaną dokonane pewne modyfikacje, przeróbki i tak dalej, w tej szkole numer 1. Chciałbym poznać Państwa, czy to jest taka bariera, nie, bo nie i nie ruszamy się poza nią, czy jest jakieś pole pytanie? Nie jest kwestia nie, bo nie. Jest kwestia... Taczka jest zakorkowana, zwłaszcza rano, kiedy jedziemy do pracy, kiedy się po prostu, no rano każdy leci do pracy. Jest szkoła numer 2, gdzie jest 500 dzieci i nasze przedszkole jest w takim miejscu, że bardzo dużo osób, panie nauczycielki, idą do pracy, zaprowadzają dzieci do przedszkola. Mamy idą do przedszkola, po drodze zaprowadzają dzieci do szkoły. Dziadkowie idą po dzieci, prawda? Idą po dzieci do szkoły, idą po dzieci do przedszkola. Jest to fajna lokalizacja, jest to fajna dostępność dla nas jako mieszkańców tutaj Radki, tak? Jest łatwo, no bo jest i parking koło na Targowicy, jest i parking koło teatru. Jest to fajna lokalizacja i to jest takie dostępne dla nas. Tamto miejsce, nie kwestia niebo, nie, tylko to już jest trochę inna dostępność, prawda? Nie, każdy jest na minuty tak naprawdę do pracy też się spieszą i tak naprawdę znaleźć samo miejsce parkingowe, żeby gdzieś samochód zaparkować i to dziecko podrzucić czy tu, no to już też są jakieś ważne dla ludzi. Nie, każdy jest motywowany. Dokładnie. Tak, jeszcze... To jak proszę bardzo, ale to kolejny. Jeszcze kwestie bezpieczeństwa, które akurat tutaj nie budzą wielkie wątpliwości tych małych dzieci, które mają być w szkole. Myślę, że rozmawiałam z rodzicami, jest to właśnie główny argument, że my się po prostu boimy o te maluchy, które mogą w tej wielkiej szkole gdzieś przepaść. Nie wyobrażam sobie, żeby te dzieci, które przychodzą jako tutaj trzylatki, niektóre z pampersami, bo taka jest prawda, które trzeba nawet zamknąć salę, żeby nie wybiegło, pracuję w przedszkolu, więc wiem, żeby ono mogło wychodzić na korytarz do toalety. Proszę mi wierzyć, to dla takiego dziecka jest niewyobrażalne, a że będzie miał stres, ale w ogóle nawet bezpieczeństwo. Że to, że on będzie miał podnóżek, to naprawdę niczego nie zmienia. W przedszkolach mamy toalety w sali. To są zupełnie inne realia. Ja deklaruję, że na pewno moje dziecko, prawda, z przedszkola numer 2 nie pójdzie do szkoły numer 1, głównie z obawy właśnie o jej bezpieczeństwo. I jeszcze jeśli mogę, jeśli mam głos, to tutaj dodam. Rzeczywiście, no, pracuję w przedszkolu w Nowym Targu. Byłam zszokowana, gdy się dowiedziałam, że tutaj jest tyle wolnych miejsc w przedszkolu. Pracuję w przedszkolu publicznym. Przyjęliśmy 50 nowych dzieci, 40 nie przyjęliśmy. Jeśli jakieś dziecko odpada, automatycznie przyjmowane jest następne dziecko. Więc nawet to jest tak, że jeśli jakieś dziecko nie uczęszcza, to pani dyrektor gdzieś odbywa rozmowę, że zajmuje dziecko, bo jest tyle chętnych i zainteresowanych do przedszkola publicznego. Tutaj no muszę przyznać, nie ma żadnej reklamy, że te miejsca były wolne. Byłam zszokowana, gdy się dowiedziałam, że tu jest tyle wolnych miejsc. Nie ma czym się różnią przedszkola prywatne, mają świetną reklamę, Facebooki, tutaj nie ma nic. Ale jako rodzice, teraz już wiemy, prawda, tak, czym jest problem, my się organizujemy. Nie wiedzieliśmy o tym. Nie wiedzieliśmy o tym, po prostu no, ręce nam opadły, gdy dowiedzieliśmy się o tym. W tym momencie pomożemy w reklamie, wiadomo, że przedszkole ma 90 lat, to i ta strona jest przestarzała, no tak to wygląda wszystko. Więc to wszystko... Reklamą są dziadkowie, tak. Rodzice, ale wujkowie, no teraz media, cała rabka, prawda? Bo to jest media, nasze przedszkole w mediach nie istnieje. No taka jest
Ona zaraz będzie ich zmieniać. Tak. Mówię, że deklarujemy się jako z rodzicami i już tutaj, prawda, działamy w tym kierunku, że pomożemy. Pomożemy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś z radnych jeszcze chciałby się tutaj wypowiedzieć? Może też tak przedstawi się Piotr Żółtek. Myślę, że pozwolą Państwu, że sobie usiądę z tym przedszkolem. Myślę, że no, też jestem bardzo mocno związany ze względu na to, że cztery moje córki tam chodziły. Same dobre wspomnienia z tego przedszkola zostały. To jest bezapelacyjne i nawet tutaj nie ma co mówić, że przedszkole jest złe, przestarzałe i tak dalej. To jest prawda. Drugą prawdą jest tak, że warunki, uwarunkowania też się zmieniają, ale my też nie możemy czegoś robić pochopnie, bezmyślnie, nie przedstawiając niczego. Dlatego tutaj wydaje mi się, że jest to sprawa do naprawdę głębokiego rozważenia. Jeżeli coś byśmy postanawiali, musimy ze wszystkich stron do tego podejść i alternatywne rozwiązania przedstawić, a nie tak, że tak będzie albo tak, tylko już konkretnie. To tyle, jeżeli chodzi. Musimy coś też zaproponować. Tak, a nie tak, że tak, będzie tak, ale to już. Ja mam jeden pomysł, może to będzie absurdem, ale rozumiem, że mamy bardzo dużą dziurę w budżecie, tak? Że państwo każe nam rządzić, każe nam, nie wiem, szkolić, nie dając nam pieniędzy, bo o to w tej chwili się rozchodzi. Może spróbować w inny sposób. My mamy tylko dwa oddziały. Są jeszcze dwa przedszkola, gdzie jest więcej tych oddziałów. Więc może tam po prostu jakoś zrobić, żeby zlikwidować jeden oddział tu, żeby nie zamykać tego, co już jest. Bo może kiedyś będzie tak, że dostaniemy większe pieniądze, że to przedszkole będzie potrzebne. Łatwiej utworzyć oddział w miejscu, które jest, niż utworzyć przedszkole, kiedy zostało zamknięte i już tego przedszkola nie ma, prawda? To jest moje. Ja myślę, takie też można byłoby utworzyć przedszkola albo oddziały sensoryczne dla dzieci, które naprawdę mają problemy z odnalezieniem się, tak samo w przedszkolach dużych. Ja mam dwójkę dzieci. Jeden, ale bierzmy też tą grupę dzieci, które potrzebują właśnie tą stabilizację, które się nie mogą odnaleźć w tych większych przedszkolach, które mają te wielkie problemy ich, które my patrzymy, one są takie malutkie, ale to jest całkiem inne myślenie dziecka małego, trzyletniego niż nasze myślenie. Tu muszą być dobre, chcemy wychowywać, to muszą być dobre podstawy do tego, abyśmy my wychowali jako rodzice nasze dzieci, które będą później pełnić funkcje jakieś w Rabce. Jeżeli one nie będą mieć stabilizacji i będą cały czas one, to miejsce, w ogóle to przedszkole to jest po prostu jest jedna wielka atmosfera całej Rabki. To nie jest tak, że ja zaprowadzam swoje dziecko i ono niech odbędzie tam 8 godzin, niech ono się zmęczy, ja go zabieram do domu i już mam święty spokój, jak to mówią. Nie, ja z tym dzieckiem tak samo współpracuję, ja pracuję z nim. Bo ci pedagodzy, którzy tam pracują, naprawdę bardzo wybitne panie, one mi mówią, jakie ja mam problemy z moim dzieckiem, jak mam postępować, żeby to dziecko było w dobrym kierunku przeze mnie umiejscowione, prowadzone. Jeżeli w takich wielkich przedszkolach to dziecko nie ma takiej, nauczyciel jest jeden albo ich dwóch, ale jest jedna wielka, duża grupa. Są dzieci z jakimiś na przykład ADHD, z jakimiś innymi problemami. Ta pani nie może się skoncentrować na jednej tej obsłupce małej i wydobyć z niego tych talentów, tego, żeby poprowadzić go w tym dobrym kierunku, bo każde dziecko nasze jest inne. Inne w dużych placówkach się szybko odnajdują, w małych placówkach mało się odnajdują. Wolą po prostu, żeby było to, bo tu chodzi też o nasze dzieci, tutaj chodzi o naszą psychikę naszych dzieci, nie tylko te cyfry. Ja osobiście naprawdę wolałabym, aby moje dziecko było w atmosferze takiego spokoju i ciszy, przygotowywane do tego wielkiego chaosu, który się później będzie zmierzał w podstawówkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Nie. Proszę bardzo. Ja chciałem tylko powiedzieć parę słów. Chciałem tylko powiedzieć, że półtora roku temu przeprowadziliśmy się do Rabki z Wrocławia. I zapisaliśmy naszego syna do przedszkola numer 2. Udało nam się złapać ostatnie wolne miejsce w grupie starszaków.
I szczerze mówiąc, nie mieliśmy żadnych oczekiwań, nie wiedziałem wiele o tym przedszkolu, ale lepiej nie mogliśmy trafić. Wcześniej syn był w trzech różnych przedszkolach, jeszcze w Wielkiej Brytanii, później we Wrocławiu, dwóch prywatnych. I to przedszkole właściwie przebiło, jeśli chodzi o jakość opieki nad dzieckiem, dokładnie, wszystko, co wcześniej doświadczyliśmy. Takie jest moje zdanie. Dodatkowo wydaje mi się, że to jest coś niesamowitego, że mój syn chodzi do przedszkola, do którego chodziła jego mama i chodziła jego babcia. Naprawdę uważam, że to jest coś niesamowitego. To jest kultura. Tradycja. Tradycja. Dziękuję. Jestem chyba najstarszą absolwentką tego przedszkola. Ja chodziłam, moje rodzeństwo już nieżyjące, ja jestem najmłodsza z nich. Moje córki i moje wnuczęta też chodziły i wnuk obecnie. Taka atmosfera, jaka jest w tym przedszkolu, jest najcudowniejsza i chyba to są nie zastąpione. Mamy życzą. Tak, tyle chciałam. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych może? Może ja. Dziękuję. Ja tak samo jestem gościem jak i Państwo, bo nie należę do komisji. Państwa, ja tak przysłuchuję się i uważam, że Państwo macie 100% racji, broniąc, walcząc i tak dalej. Macie Panie rację również, że małe przedszkola to jest inna integracja, tak, inne, po prostu inny rozwój dziecka i tak dalej. Ale nie powiedział, że inne przedszkola w innym miejscu też nie będą małe i nie będą miały bardzo podobnych właściwości wychowawczych czy oddziaływania terapeutycznego. Nic nie jest wieczne, proszę Państwa. To przedszkole jest cudowne, pamiętam go 60 lat, jak tu jestem w Radce i zawsze darzę go dużą sympatią i takim po prostu taką estymą historyczną. Ale co będzie wtedy, kiedy Straż Pożarna czy inne organy powiedzą dość, to już ma 100 lat, my nie możemy ryzykować. Musimy się wtedy nad tym zastanowić. My dziś, ja uważam, że na pewno Państwo radni, dyskutując o tym, nie myślą o definitywnym zamknięciu. Jak ktoś tam przedstawił, zamykają, wyrzucają i tak dalej. Nie, proszę Państwa. Chodzi o to, żebyśmy my wszyscy, radni, Państwo, zastanowili się nad tym, co zrobić na przyszłość. My nie mówimy, że my zamykamy to przedszkole. Nie. My się zastanawiamy nad analizą na przyszłość. Mamy piękne budynki i nie mówimy, że tam będzie wśród tej młodzieży tysiące czy setki dzieci. Nie. My chcemy na przyszłość tak przeprowadzić infrastrukturę tamtych pomieszczeń i całe zagospodarowanie, żeby dzieci, które będą w oddziale przedszkolnym, nie miały kontaktu bezpośrednio, żeby przygotować warunki lokalowe, sanitarne, wszystko przygotować, przygotować do tego, żeby jak najlepsze warunki te dzieci miały. Jeżeli te warunki spełnimy, przygotujemy, naprawdę pokażemy, zaprosimy ludzi, niech zobaczą, co urząd przygotował, co miasto oferuje dzieciom, wielu rodziców powie, rzeczywiście, może mamy lepsze warunki, bo tam mamy, jest założenie 2,5 metra na kwadratowego na jedno dziecko w przedszkolu. Tam nie, przepraszam, takie są przepisy. Tak, przepisy są, no, ale to nie zawsze teraz, który się tam dzieje, po prostu w tym przedszkolu. Ale, proszę Państwa, jeżeli to dziecko będzie miało 3 metry, czy więcej, i więcej możliwości, i tak dalej, to wielu rodziców się zastanowi, nie myślcie, że ja jestem za, tylko mówię ogólnie, że wielu rodziców, wielu ludzi pójdzie na lepsze warunki niż te historyczne, sentymentalne i tak dalej, i tak dalej. Dalej, jeżeli będziemy oddawać nowe pomieszczenia dla przedszkoli, na pewno będą zabezpieczone pod względem BHP, pod względem straży, pod względem wszystkich wymogów, jakie. To, że tam pani mówiła trzecie piętro, dziadek, babcia i tak dalej, wszystko to jest zrozumiałe. Tylko proszę Państwa, też przepisy nas nie puszczają, żeby dzieci przedszkolne były tam gdzieś. Muszą być na odpowiednim poziomie. Dlatego nie wyolbrzymiajmy, nikt wam przedszkola nie zabiera, nikt wam nie ten. My przedstawiamy realne finansowe możliwości urzędu, przedstawiamy możliwości tego, co można zrobić,
W przyszłości nikt wam dzisiaj, jutro dzieci nie wyrzuci. Ani za miesiąc, ani za pół roku. My musimy przygotować całą platformę do przyjęcia nowych dzieci. Przecież wasze dzieci za rok, dwa, trzy pójdą do szkoły, przyjdą następne dzieci. Także ten ciąg musi być zachowany. I musi, ja teraz mówię troszkę za burmistrza, ale burmistrz też musi być, musi mieć, no jak to powiedzieć, zabezpieczenie, że chciał coś zrobić, że stara się, a niech się stanie tam coś złego. Ale nie to jest dobrze, że się tak, ale niech się, to jest... Proszę Państwa, nie skończę. Niech, nie daj Panie Boże, ale niech by się jakiś tam pożar, czy cokolwiek, nie daj Boże. To różnie może być, Pani idzie ulicą się przewróci. No, ale mówimy, żeby nie było tak, a bo nic nie przygotowali, nic nie mówili, nic nie robili. Nie, staramy się przygotować, myśleć powoli, perspektywicznie, Państwo se pracujcie. Cieszcie się tym, co jest, a my musimy myśleć o tym, jak zagospodarować pieniądze, które mamy. Chciałem Państwu również uzmysłowić, że przez pewne posunięcia administracyjne państwowe, przez to, że obniżyli nam CIT, PIT i tak dalej, 2,5 miliona jesteśmy w plecy w tym roku z dochodów podatkowych. Chciałem powiedzieć, że w tym roku nie dostaniemy na subwencję oświatową mniej, raczej więcej, bo musimy dopłacić przeszło 8 milionów do oświaty. W tamtym roku, w grudniu, w listopadzie, nikt z władz nadrzędnych się nie zastanowił nad tym, skąd samorządy wezmą 550 tysięcy na wypłatę ostatnich pensji nauczycielom. Myśmy musieli zrezygnować z pewnych inwestycji budżetowych. My musieli tak kombinować w budżecie, żeby nie wziąć znowu kredytu. Bo łatwo jest wyrzucić. My mamy w tej chwili 26 milionów zadłużenia na urzędzie. 8 milionów na szpitalu. Podmyślcie sobie, złóżcie te dwie kwoty długu i proszę Państwa, i niech się coś stanie. Wchodzi komisarz i nie ma Rabki, nie ma gminy Rabki, bo my już będziemy przewyższali połowę budżetu miasta. Proszę Panią, i właśnie o to chodzi, że to jest głowa burmistrza, zastępcy, żeby tak kombinować, tak robić, szukać pieniędzy na głowie stawać, żebyśmy mogli... Ale nie na dzieci ma. Przecież ja nie mówię, że wam zabierają przedszkola, już mnie nie denerwujcie z tym. Nie mówię wam, że ten... Mówię ogólnie, przed jakim problemem stoimy. Żebyście wiedzieli, bo jest to komisja oświatowa, a wszystkie pieniądze rozbija się o oświatę w tym wypadku. I my nie mówimy, że te przedszkole będziemy głosować i tak dalej. Nie. My tylko po prostu przedstawiamy wam, rodzicom, społeczeństwu, kamera się nagrywa, żebyście wiedzieli, że mamy problem. My musimy się zastanowić nad tym problemem. Wasze uwagi są słuszne, ja nie przeczę. Ale proszę Państwa, ale miejcie też na uwadze to, że jeżeli ludzie atakują nas na zewnątrz, że to nie zrobione, tamto nie zrobione, z czego? Samochód z tego nie naleje. Albo mówią, do pewnego już nie dolejesz. Dobra, rozgadałem się niepotrzebnie. Bądź się dobrej myśli, ja myślę tak, że nic złego się nie dzieje. Pan Jan tutaj był jeszcze w kolejce. Ja chciałem tak, jedno zdanie, może i po trochę do przedmówcy i trochę do Państwa, zwłaszcza do tych Państwa, którzy mają Zerówkowiczów, żeby tak tej jednej, żebyście się nie obawiali, bo to naprawdę nie jest jakaś straszna szkoła, bo przez ostatnie lata to się uprawiało taką demagogię. Ale to tak mówię dla tych, którzy ewentualnie by chcieli zapisać do zerówki w jedynce. Naprawdę to nie jest ani straszna szkoła. A wręcz w tej chwili jest to szkoła bardzo kamera. A może zrobimy tak, że przygotujemy pewne te pomieszczenia w jedynce, całą infrastrukturę zrobimy i tam otworzymy oddzielny oddział, a zostanie. Przecież to nie jest powiedziane. Nie tam padać tyle pieniędzy na... Panie Przewodniczący, to co Pan uchwała podjęta w sprawie przedszkola? Jak Pan mówi, żeby... Jaka uchwała?
Jaka uchwała przepraszam bardzo, dla przyszłości jeszcze raz wyjaśnię. Oto są, proszę Państwa, komisje o różnych profilach, żebyśmy tutaj mogli się dyskutować, analizowali projekty. I ja cały czas o tym mówię. Spotykali się z Państwem, analizowali. To jest projekt, który my możemy tutaj rozstrzygać. Może być w każdej chwili wycofany, może być przyjęty, może być pozytywnie lub negatywnie zaopiniowany, ale po to tutaj się dzisiaj z Państwem spotykamy. Po tośmy Państwa zaprosili, nawet w godzinach popołudniowych zorganizowaliśmy tę komisję, żeby również wysłuchać Państwa głosy. Jest propozycja, może ja już skończę, żeby się nie powtarzać, a potem Pani oddam głos. Dobrze? Przepraszam, mogę na siedząco, skoro już siedzę. Proszę Państwa, jest pewien projekt, jest pewna oferta skierowana do Państwa od wnioskodawcy, czyli Państwa, czyli Pana Burmistrza, do rozważenia dla radnych. Mamy szkołę podstawową numer 1, która jest w większości, można powiedzieć, niezagospodarowana. Jest pewien projekt, że można by było zrobić coś dla dzieci, można by wyposażyć piękne sale, zrobić zupełnie oddzielny oddział przedszkole z oddzielnym wejściem, z przystosowaniem dzieci, żeby ta szkoła po prostu rozpoczęła, że tak powiem, nowe życie, żeby tam dzieci, które przyzwyczają się już do oddziałów przedszkolnych zerowych, pozostały w tej szkole. To nie znaczy, że to jest już i to będzie z dnia na dzień. Więc moja propozycja, proszę Państwa, jest taka. Nie można tak po prostu z dnia na dzień coś zlikwidować, przenieść z korzeniami, jak to się mówi kolokwialnie, dzieci wyrwać z ich środowiska, z ich przyjaznej atmosfery i przenieść gdzieś. Na to wszystko potrzeba czasu, przygotowania, jakiejś oferty, żebyście Państwo wiedzieli, bo za chwilę te Wasze dzieci już opuszczą przedszkole. Ale są następne. Ja rozumiem. Potrzeba na to po prostu czasu, spokoju, przemyślenia, dogłębnej analizy. Dlatego tutaj prosimy radnych o wypowiadanie się po oczywiście konsultacji z Państwem. Dlatego jest jeszcze ten czas. Proszę się wypowiedzieć, drodzy radni, w tym momencie jeszcze do radnych tutaj apel. Nikt po prostu na pewno nie będzie chciał źle. I proszę Państwa, i proszę sobie to uświadomić, że tutaj zapadają decyzje na komisjach, na sesjach, a nie na mediach, na portalach społecznościowych. Mi osobiście jest bardzo przykro. Bardzo przykro. Bo jeżeli ja czytam, że główna zasługa likwidacji tego przedszkola jest moja, bo ja chcę tam utworzyć siedzibę dla zespołu. Przepraszam. Państwo wydajecie te wyroki, Państwo tworzycie te pogłoski. Przyjść tutaj na komisję. Zapytać, rozmawiacie. Wtedy macie informacje takie, jakie są. Ale to tylko taka mała anegdota. Pan Skipiała się jeszcze zgłaszał. Bardzo proszę. No dwa słowa chciałem tylko nadmienić. Proszę Państwa, wszystkie te działania, spotkanie z Państwem, tu rozmowy na ten temat, to nie jest to, co tu usłyszałem. Kosztem naszych dzieci. Nie waszym kosztem naszych dzieci. Te działania są dla waszych dzieci, a nie kosztem waszych dzieci. I chciałem to, żeby to w mediach znowu nie przedstawili, że my podejmujemy działania kosztem naszych dzieci. Dziękuję. Jakie koszty? Nasze dzieci zostaną tam, gdzie są. Ja chciałam tylko zapytać o jakieś alternatywne projekty, bo myśmy właściwie przygotowali na to, że problemem jest są koszty naszego przedszkola i wszystko, cała nasza argumentacja szła w tym kierunku. A tutaj dopiero dzisiaj się dowiadujemy, że prawdziwym problemem są koszty budynku szkoły numer 1. No. Dlatego chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie alternatywne pomysły zostały zgłoszone, przedyskutowane, coś zostało, czy to po prostu nasz jest jedynym pomysłem i to dla nas, to z naszej gestii jest bronić właśnie naszego przedszkola, a może są właśnie jakieś, może coś inne rozwiązania. Czy Pani dostała informację od radnych czy z urzędu, że rozwiązanie przedszkola, które jest na Facebooku i w internecie, to jest kosztem? Myśmy wydali takie, że pieniądze tu decydują o tym. Nikt nie mówił o tym. Z chęć się wziął nie wiadomo, myśmy oczy przecierali ze zdziwienia, co się dzieje.
Czemu ci ludzie tak hejtują? Była to normalnie informacja taka intencyjna, żeby rozwiać wszystko, żeby zbudzić burzę mózgów, co zrobić na przyszłość, jak dalej to rozwija wszystko. Przecież nikt nie powiedział, że z dniem pierwszego wam zabieramy już przedszkole, bo to nielogiczne, nierealne. Od alternatywne rozwiązania. Co jeszcze przyjęte zostało pod uwagę oprócz przeniesienia? Bo wie pani co, jeżeli byłoby zapotrzebowanie na dzieci przedszkolne, tak jak państwo mówicie, to w Rany Boskiej, to my w jedynce otworzymy trzy oddziały przedszkolne. Ale my chcemy w jedynce. No, ale nie, to ja nie mówię, że wasze dzieci, czy tylko wy jesteście matkami dzieci, mamy prawie setki innych dzieci. Chodzi o lokalizację. Ale my wam tej lokalizacji nie zabieramy. Ludzie, obudźcie się. Mogę ja? Dani na przyszłość. Ja mam dziecko, które chodzi do szkoły numer 1. Ja chodziłam 30 lat temu. I jak ja byłam w pierwszej klasie, to sale dla dzieci pierwszych zerówek były na samym dole. Moje dziecko jest w pierwszej klasie, ma lekcje na drugim piętrze. Czy to jest bezpieczne dla takich dzieci? Gdzie mają lekcje chłopcy, dziewczynki z klasy 7, 8, z takimi słowami, przekleństwami, jak moje dziecko przez pierwszej klasy do domu, koło 5 września, ja takich słów jeszcze nie słyszałam w życiu. I czy to jest... To są wychowawcy, a nie szkoła, nie roku. Ale podobno szkoła jest bezpieczna. Pani dyrektor na rozpoczęciu roku pół godziny przedstawiała, jaka szkoła jest bezpieczna, a 15 września moje dziecko przez wybitym zębem, bo nie dało komuś 2 złote. No. To jest bezpieczna szkoła dla pierwszoklasisty? No to właśnie, dobrze, że pani to sygnalizuje, bo dla nas też jest problem, z którym się zderzyć. I teraz, jeżeli chodzi o ilość tych dzieciaczków w tej szkole numer 1, wcale ich nie ma tak dużo, bo to, co wspomniałam wcześniej, tam było gimnazjum, więc jest praktycznie odtwarzane. Trudno jest w tym momencie wypełnić, żeby te klasy były tak, jak powinny być. I tu też może się narażę znowu dyrektorom, ale powiem to wprost. Organizacja pracy szkoły zależy od dyrektora. Reklama i oferta pracy szkoły zależy od dyrektora. I naprawdę są dyrektorzy, gdzie rzeczywiście nie ma tu żadnego problemu. To, co wspomniałam wcześniej o projektach, przychodzi projekt, który napiszemy, od razu są nauczyciele, są pomysły dyrektorów, jak to zrobić. No, bez nich byśmy nie funkcjonowali, tak? Bo pisząc projekt, ja nie piszę dla siebie. Ja piszę dla waszych dzieci, piszę dla szkoły, po to, żeby właśnie wzbogacić i ofertę edukacyjną, i dodatkowo wyposażyć te pracownie. Bo myśmy zaraz przyjechały z panią Anetą na samym początku i przecież jesteście rodzicami, wiecie, jak często zmieniacie komputery, laptopy swoim dzieciom, a tu są z 2004 czy 2006, czego będą się uczyć na tych komputerach? Jak były zbudowane ileś lat temu? Nie aktualizujemy tych pracowni, nie wyposażamy w pomoce dydaktyczne, no bo też jeżeli nie pozyskamy środków z projektów, to co słyszeliście tu państwo od radnych, naprawdę jest problem finansowy, jeżeli chodzi o oświatę, bo jest to duży wkład gminy, 8 milionów złotych dołożyć do tych wszystkich placówek. I to, co wspomniał tutaj przedtem pan radny. Co mamy zrobić z takimi szkołami, czy takimi oddziałami, gdzie rzeczywiście w mniejszych miejscowościach jest tylko 10, 11 dzieci? Co, powiemy tym rodzicom, że im szkołę zamkniemy, oddział im zamkniemy? No nie zrobimy tego. I nie taki jest nasz cel. Ani nie jest też celem to, co powiedział tutaj przedtem przewodniczący, likwidacja przedszkola. Rozważane są różne warianty, o których pani tutaj powiedziała. Należy się zastanowić i pytamy was też. I dobrze, że jesteście. Co zrobić z tą oświatą w tej gminie ogólnie, w jakimś kierunku, żebyśmy po prostu, nie mówię o bilansowaniu się, ale jakieś realne kwoty tylko dokładali do tej oświaty, a mogli przeznaczyć środki na inne rzeczy, na infrastrukturę, nawet na wkład własny do środków zewnętrznych pozyskanych, no bo przecież o takie się też cały czas staramy. I żeby się w ogóle komisja mogła spotkać, to żebyście państwo wiedzieli dla siebie. Musi być projekt uchwały. Nie może się komisja spotykać, bo tak prywatnie to my się możemy spotkać obojętnie kiedy, tak też się spotykamy i rozmawiamy o różnych projektach. Ale chcąc dyskutować nad konkretnym problemem, to my musimy mieć projekty uchwały. Stąd też wziął się projekt uchwały. Wcale nie chodzi nam o likwidację, tylko o przeniesienie tego przedszkola. Ale w formie prawnej no, musimy w ten sposób do tego się odnieść. I tu radni się dzisiaj wypowiedzieli chyba jednoznacznie, że nikt nie ma takiego zamiaru, żeby to przedszkole zlikwidować, tak?
A możemy porozmawiać i o kosztach, i o problemach, i o jakby nie ten projekt, to by coś się dzieje. Nie było. Ale dlaczego musimy przenosić coś, co jest dobre? I to, ale my was słuchamy i wcale nie mówimy, że to zrobimy, tak? Był taki zamiar, bo byłoby nieuczciwe, gdybyśmy powiedzieli inaczej. Bo liczymy te koszty i to, co powiedziałam, dokładamy do tej oświaty tyle, ile dokładamy. I mamy tą dwójkę, przepraszam, tą szkołę numer jeden prawie w połowie pustą. I potrzebujemy ją w jakiś sposób wypełnić. W ubiegłym roku to, co było tu poruszane, zrobiliśmy zapisy do szkoły numer jeden, to, co mówił pan radny, może były rozbieżne informacje, pan twierdzi 14, myśmy mieli informacje od pani dyrektor 9-10 dzieci. Więc to są problemy, z którymi musimy się zderzyć. Oddział powinien mieć 25 dzieci, więc być może spróbujemy utworzyć jeszcze raz tą zerówkę. Może to, co państwo powiedzieliście, nie ma informacji na Facebooku, nie ma informacji w mediach o tym, że te dzieci mogą iść do szkół prywatnych, do szkół naszych, że macie w przedszkolu taką czy inną ofertę, że macie miejsca wolne. Przecież to też nie jest wola burmistrza, żeby siedział i sprawdzał w każdym przedszkolu, gdzie ma jakie miejsca, bo tego jest dyrektor szkoły. No, z całym szacunkiem dla pani dyrektor i reszty dyrektorów. To oni powinni dać wam ofertę taką, żebyście byli zadowoleni, a my, żebyśmy mieli rzetelną informację. Czy dać innym rodzicom, to my to już wiemy. Nie? No tak, ale ogólnie... Wiecie państwo, przygotujemy fajną infrastrukturę, przygotujemy pomieszczenia, wszystko i damy... A już widelec zgłosi się 30 rodziców, 40 i otworzymy tam w tym nowoczesnych pomieszczeniach inny oddział. Nie mówię, czy tam zabiera się, czy wy sami chcecie... Możemy widzieć, że jakieś na prywatne przedszkole, na przykład nie ma. Mamy miejsca, więc możemy... Stworzyła się możliwość, że możemy po prostu zaoferować wam to. Taką możliwość, a nie to, że a będzie ktoś z was chciał się przenieść, proszę bardzo, nie, to zostanie. Bo jakby nie było możliwości w tej szkole, to w ogóle nie było dzisiaj się rozmawiać. Proszę bardzo, tam kamerę. Ja chciałem tylko się odnieść krótko do terminologii, czy to jest przeniesienie przedszkola, czy likwidacja. Bo mi się wydaje, że wielu z rodziców, jeśli nie większość, wybierała to przedszkole z pewnych powodów. Dla niektórych będzie to, że to jest kameralne, dla niektórych lokalizacja, bo jest blisko szkoły podstawowej numer 2. Różni ludzie mają różne powody. Mi się wydaje, że lokalizacja szkoły podstawowej numer 1 nie jest na tyle blisko przedszkola numer 2, że możemy mówić o przeniesieniu. Dla wielu z nas to będzie tak naprawdę likwidacja tego przedszkola i otwarcie nowej placówki w szkole podstawowej numer 1. Także moja osobista refleksja właśnie na temat terminologii związanej z tym, czy to jest przeniesienie, czy to jest likwidacja. Dla wielu z nas to jest likwidacja. Dlatego też chciałem powiedzieć, bo nasz syn chodzi w tej chwili do zerówki w tym przedszkolu. Czyli nas prawdopodobnie to już i tak nie dotyczy. Ale i tak wydaje mi się, że dla Rabki to jednak jest ważne, żeby w tej lokalizacji takie przedszkole funkcjonowało. Oczywiście dla nas wszystkich jest bardzo ważne, żeby nasze dzieci były bezpieczne. I jeżeli byłaby opinia, nie wiem, kogokolwiek, że ten budynek nie jest bezpieczny dla dzieci, no to nikt nie będzie też na siłę chciał, żeby tam utrzymywać przedszkole, bo to będzie ważne, żeby... A na dół jest były. Bezpieczne. Więc ja myślę, że przeniesienie to byśmy mogli to nazwać, jeżeli na sąsiedniej działce, może obok Rabcia, by się budowało nowe przedszkole. A w tej sytuacji mi się wydaje, że to jest jednak likwidacja i otwarcie nowej placówki w szkole podstawowej numer 1. Dziękuję. Znaczy to, co pan powiedział. Przeniesienie z tamtego miejsca jest równoznaczne z likwidacją. Ja mogę jeszcze coś powiedzieć? Pan Skowron pewno dobrze powiedział, że w momencie, kiedy jest stary budynek, są różne zagrożenia i różne niebezpieczeństwa i różne koszty narzucane radce. Na tą chwilę straż, sanepid, była pani Dorotko, dzisiaj to wygląda bezpiecznie. Za rok 2019 nie włożyliście zero pieniążków w to, żeby coś tam naprawić, coś tam zrobić. Wszędzie się może coś stać. Przedszkole niedawno się spaliło, bo były bateryjki i od tego powstał pożar, tak? Wszędzie mogą dojść takie sytuacje, ale na tą chwilę nie ma potrzeby inwestycji, na tą chwilę. Zeszły rok nie było potrzeby inwestycji, w tym roku myślę, że tak samo nie ma.
prąd i werandę zaoferowaliśmy się, że zrobimy. Więc zrobiliśmy się w taki sposób, że jeżeli są to takie małe rzeczy i takie małe koszty, no to niech to będzie na zasadzie współpracy. Chodzi twoje dziecko, jest twoje dziecko, masz państwowe przedszkole, podejmij się również tego, że jeżeli będzie potrzeba, myśmy się wszyscy zaoferowali, że zrobimy. Więc ja myślę, że to dla państwa też powinno być takim plusem dla nas, tak? Że my jesteśmy otwarci na pomoc, na to, żeby w razie czego, jak coś się stanie, nie ma pieniędzy, pomóc. Druga sprawa, jeżeli Rabka ma takie długie, duże długi i taki budżet oświaty jest po prostu mały, no to nie ma pieniędzy, żeby włożyć, nie wiem, 250-300 tysięcy w nowe przedszkole, tak? To może na tą chwilę niech zostanie ale tak, jak jest. Ale te pieniądze nie idą z oświaty, kochane pani, tylko idą z czego innego. Budżet, jak pani wie, ma 10 paragrafów. Tak, tak. I każdy jest żelazny, nie wolno z tego przełożyć na co innego. Oświata jest oświatą, co innego jest co innego. No ale ogólnie no. A druga rzecz, pani przewodnicząca, adwocent do pani. Pani może źle zrozumiała, przepraszam. Ja nie mówiłem o tym, że to czy tamto, czy... że wszystko się starzeje, tak, i różnie ale może... Ale na tą chwilę jest różnie w życiu może być. I nagle wyskoczy coś, proszę panią, że ktoś, no nie wiadomo jaka sytuacja, powie, od, nie wolno wam, bo to takie i takie rygory. My musimy mieć pewne zapewne. Ale na tą chwilę jest wszystko tak, że... Super, a ja nie kwestionuję. I pani Gosia na bieżąco ma wszystkie przeglądy, wszystkie, prawda? Wszyscy. Ale proszę panią, my tego nie kwestionujemy, niech pani to zrozumie. My po prostu się cieszymy, że wszystko jest fajnie, że jesteście za tym, że chcecie nawet pomóc, chcecie pewne roboty wykonać. Super! To skąd pomysł przeniesienia? Proszę panią, pomysł nie przeniesienia, tylko w ogóle pomysł jest taki, żeby po prostu myśleć o przyszłości. No, o przyszłości. O szkołę ja też bym utrzymać. To znaczy, jak jeden pan powiedział, że dyrektor naszego przedszkola dla utrzymania jeden i tak, jeden pan na panu radny powiedział. Kto tak powiedział? No tutaj pan jeden, że to jest troszeczkę nieuczciwe. Tak jak tutaj pan, przepraszam, pan powiedział pierwszy. Pan radny, nie, tutaj kolega między... Że co, że powiedział tak, że... Pan radny powiedział, że jest to troszeczkę nieuczciwe ratowanie jedynki kosztem naszego przedszkola. Jakby miał ten 1 200 000, co my dokładamy do szkoły numer 1 rocznie, no to wie pani co, 200 coś tysięcy miało ratować, to jest śmieszne. To są fantastyczne. Proszę pana, ciszę jeszcze chwileczkę cierpliwości. Proszę pana radny Ciepliński. Proszę państwa, bo słuchałem tych rozmów właśnie i tak mi się przypomniała jedna komisja w terenie oświatowa, gdzie zwiedzaliśmy właśnie punkty przedszkolne, szkolne i byliśmy szkolne, przepraszam, i byliśmy w szkole numer 1 i tam padło na tej komisji taki pomysł padł, żeby czy nie dałoby się otworzyć w szkole numer 1 szkoły tak zwanej średniej lub jakiegoś punktu zawodowego. Państwa, właśnie dlatego tutaj zapytam, bo byliśmy na tej komisji i faktycznie coś takiego padło. Przypomniało mi się, ja tam mam poukładane wszystko po kolei głowie, komuś musi to odświeżyć po czasie, ale proszę państwa, tutaj chcemy z tego co wynika, chcemy zlikwidować przedszkole, jest propozycja zlikwidowania przedszkola numer 2, żeby przenieść do szkoły numer 1. No bo tam w szkole numer 1 jest problem finansowy i tak dalej. Mamy problem z budżetem, owszem, też się z tym zgadzam. Ale czy nie można byłoby faktycznie skłonić się do tego, gdzie padła taka propozycja, nie wiem, od któregoś tutaj radnego, czy nie wiem, nie pamiętam tego, ale było coś takiego właśnie, że czy można otworzyć właśnie jakąś średnią szkołę techniczną, zawodową, gdzie byłyby tutaj już zyski, prawda, bo tam młodzież jest już starsza, prawda, nie ma gimnazjum, ale są 8 klasy. Ale są klasy pierwsze. No dobrze, no to a będzie przedszkole w tym momencie, czyli bilans... Oczywiście, że padła taka propozycja, drodzy państwo, wcale nie było tak, żeśmy tego nie podjęli i w sumie radni powinni wiedzieć, że organy prowadzący dla szkół średnich jest powiat, pani radny.
tutaj niestety rozmowa jest tylko z panem starostą, który nie jest zainteresowany otwieraniem kolejnych szkół na terenie jakimś innym miejscu. Jest szkoła branżowa, która w tym momencie funkcjonuje tam gdzieś w dzierżawionym części szkoły. A były zapytania pani burmistrz? Mówiliście o szkole branżowej. Tak, oczywiście, że tak. Były, tak? Ale jakieś oddziały na przykład sensoryczne dla dzieci, które mają... Ale powieszaj, co, to co pani mówi, ja z całym szacunkiem słucham tego, co wy mówicie, bo w dużej mierze zajmuję się też tą oświatą, prawda, z panią Anetą. Być może, że rozwiązanie, o którym pani mówi, oddziały sensoryczne, mamy wczesne wspomaganie w przedszkolu numer 1, więc być może, to byłoby potrzebne dla naszych dzieci. Byłoby, no też musimy właśnie przeanalizować wymogi i warunki, jakie mamy, ile tych dzieciaków ewentualnie chciałoby z tego korzystać. Także, że jest to temat też otwarty. Myślę, że to na tym się też pochylimy. Dziękuję bardzo. Do większych dzieci, ale nie tylko maluchy dzieci właśnie. No nie, no mówimy o działach sensorycznych. Ogólnie dla każdego, który potrzebuje właśnie, bo są dzieci, które mają potrzeby. W tym nowym projekcie, w którym napisaliśmy, tam są zajęcia właśnie przygotowane takie pracowni sensorycznej plus zajęcia z psychologiem. Po raz pierwszy wprowadzamy do szkół. Tak, bo dużo jest właśnie podstawowych, oczywiście logopedów, pedagogów, tak. Więc to wszystko zapewniamy, żeby już nie obciążać budżetu szkoły w tym projekcie, o którym państwu wspomniałam, że mamy te 2 miliony złotych od 1 września, które uruchomi. Oczywiście, więc te wszystkie rzeczy zgodnie z oczekiwaniami dyrektorów, bo prosiliśmy o propozycje w tych szkołach. No staraliśmy się w miarę możliwości, na ile no, projekt pozwolił ująć. Także o tym żeśmy pomyśleli. Bo chyba taniej byłoby dostosować taką placówkę do dzieci, które są powiedzmy już w starszym wieku, niż dostosować to wszystko dla dzieci 3-letnich, 4-letnich, które na przykład mają... Pod skanem dzwonek to nie jest problem, bo wie pani, że nauczanie zainteresowane wcale nie muszą mieć dzwonka i piętro, które zaszykałaś, by pani... Panie profesorze, ja w szkole pracuję akurat w szkole numer 2 i wiem, jaki jest... A ja nie mówię o dwójce, tylko jedynie. Ja wiem, ale ten dzwonek jedynie, proszę panią, pod skanem przygadnie, to bo dzieci nie... Ale wie pani co, szkoła numer 2, to co mówicie państwo, jest dużą szkołą, ma ponad 500 dzieciaków, a tutaj jest tylko 100, ileś, nie pamiętam, 138, 6. Tak, 7, pan burmistrz mnie poprawia. Więc porównać powierzchnię szkoły, rozłożenie i tak dalej. Ale są maluchy, które leżakują i dzwonek słychać. Prawda? Czy będzie tych dzieci 100, czy będzie ich więcej, prawda? Nie, w nauczaniu zintegrowanym, dobrze pani wie, że dzwonka modelu musi być używany, bo o tym decyduje nauczyciel, w jakiej formie poprowadzi zajęcia, tak? Więc rozmawialiśmy z dyrektorami, żeby też te piętra, na których znajdują się dzieci małe, też sugerowaliśmy to, co powiedziałam, organizacja zależy od dyrektora, żeby jednak były w warunkach takich najbardziej dostosowanych. Wy jesteście radę rodziców macie, proszę bardzo, dlaczego nie naciskacie na dyrektorów, jeżeli chodzi o szkołę numer 1, jak pani się tutaj wypowiada, że coś jest nie w porządku. Nauczyciel ma obowiązek zapewnić dyżur na przerwie i nie powinno dojść do takich sytuacji, że gdzieś się tam dzieci biją, przychodzi z wybitym zębem dziecko z klasy pierwszej. Dyżurem, proszę panią, ja chodziłam tam 8 lat i wspominam tą szkołę naprawdę mile. Ale jakby mi drugi raz pasowało dziecko do szkoły postać, to na pewno bym go nie dała do jedynki. I przez to, że jest rejonizacja, nie miałam innego wyjścia, musiał tam iść. Bo poszedłby do dwójki. Teraz ma pani możliwość wyboru, jeżeli jest wolne miejsce w klasie, to się nie liczy. A ja 31 sierpnia dostałam wiadomość, że moje dziecko nie zostanie przyjęte do dwójki, no bo tak, a było podanie złożone jako pierwsze, żeby przyszedł do szkoły numer 2. 25 dzieci rzeczywiście jest rejonizacja. A w tej chwili się okazało, że jest 7 wolnych miejsc w pierwszej klasie. Chciałam zapytać o tą szkołę numer 1. Dlaczego tam jest tak mało dzieci? Dlatego, że tam było gimnazjum. Tam było gimnazjum i w ogóle nie brał pod uwagę utworzenia szkoły podstawowej. Gimnazja został budynek. I teraz tylko rodzice pouzupełniali tam po parę dzieciaków, a teraz dopiero jest odtwarzane. To może tak, w drugą stronę obrócę. Tak jak my zdeklarowaliśmy promocję naszych przedszkoli, to może promocja też szkoły podstawowej. Dokładnie. Jak najbardziej. Przychylamy się do tego, bo mówimy o tym dyrektorom na każdej konferencji, żeby zadbali o promocję szkoły i przedszkoli również, bo nie powiedziane, że w przedszkolu numer 1 na przykład będzie cały czas pięć oddziałów. Jak nie będą mieli dzieci, to my jasne. Dobrze, proszę państwa, czy ktoś jeszcze w tej sprawie? To znaczy ja jeszcze, bo tak to mówię, już tak to by tutaj była kropka na i tak, że tak ja, cały czas gdzieś odbijamy tą piłeczkę, a pośrodku, to znaczy pośrodku jest ta szkoła nieszczęsna jedynka, która
w zasadzie wszystkim przeszkadza. Natomiast jest to szkoła, do której, ja cały czas to powtarzam, do której trzeba dużo cierpliwości, ponieważ tak jak pani burmistrz powiedziała, że jest to szkoła odtwarzana. Nie z własnej woli. Kiedyś była przekształcona w gimnazjum i nie z własnej woli ten proces został odwrócony. Musimy w tym momencie wykazać dużo cierpliwości, żeby tą szkołę otworzyć, a odtwarzanie trwa od klasy pierwszej. To, że są te klasy starsze, to tylko i wyłącznie dzięki tam decyzji bodajże rady wtedy dokładnie i później rodziców, którzy zdecydowali się mimo wszystko przenieść dzieci i przejść do tej nowej szkoły. Dlatego też mówię, też nie chciałbym, żeby było infundowane coś takiego, jak tu padła propozycja szkoła zawodowa. No bo mówię, stawiamy w tym momencie te dzieci w takiej samej sytuacji i rodziców w takiej samej sytuacji, w jakiej na przykład państwo by się nie chcieli znaleźć i zresztą to wyraziliście jasno i dobitnie, że też nie chcecie, żeby właśnie malutkie dzieciaczki z tymi troszeczkę większymi. No mówię, gdzieś te wszystkie proporcje trzeba zachować i tak. Mówię, dlatego, powiem szczerze, no my wszyscy tutaj mamy naprawdę ciężki orzech do zrzucenia, bo ja tam nie jestem ani za dlatego jest to problem. I to jest przede wszystkim. Tak, bardzo złożony, bardzo poważny. Trzeba mieć właśnie dobre intencje. Nic nie powinno się odbyć bez Państwa udziału, bez ludzi, którzy są najbardziej zaangażowani w to wszystko, a na pewno nie kosztem dzieci. Dlatego stawiam formalny wniosek, Panie Burmistrzu, jeżeli można, od radnym o wycofanie tej uchwały z jutrzejszej sesji, przygotowanie się odpowiednio do tego, jeżeli ten problem wróci, a wróci na pewno, ale do tego, proszę Państwa, trzeba się naprawdę solidnie przygotować. No to jak to? To ja proszę się przywiedzę. Szanowni Państwo, proszę uwierzyć, że radnym mnie również leży na sercu dobro naszych dzieci i naprawdę bardzo nam na tym zależy. Proszę mi również wierzyć, bo mówicie tu Państwo o promocji, o wielu różnych rzeczach. Na początku stycznia zapytaliśmy też dyrektorów naszych szkół, co będzie ferie dla naszych dzieci. To są sale gimnastyczne. W jakiś sens jest budowanie następnej sali gimnastycznej w Fabówce, jak są wakacje i ferie, one są pozamykane. No proszę mi powiedzieć, jaki jest sens? My wypruwamy żyły, żeby postawić tajgę na Słony, była postawiona sala gimnastyczna. Teraz zaczynamy budować w Fabówce i za chwilę będą ferie, będą wakacje popołudniami. To wszystko jest pozamykane. Przecież to jest bez sensu. Więc jak zapytałem dyrektora, to powiedział, no ale my nie jesteśmy w stanie zmusić nauczycieli. No tak, ale kurde, są rodzice, ja u siebie teraz nie mam czasu, ale tam gdzie mieszkam w Edzawce, ferie, poszedłem do dyrektora, wziąłem odpowiedzialność za tą salę gimnastyczną, miałem z tymi dziećmi zajęcia od 9 do 12 i one przychodziły i grały w piłkę. Bo tak to ja nie widzę potrzeby, żebyśmy budowali gdziekolwiek salę gimnastyczną następną, jeżeli dzieci, młodzież z tej szkoły nie będą mogły z tego skorzystać. I proszę mi wierzyć, że to dzisiejsze spotkanie nie tylko, że dla Państwa jest ważne, ono jest ważne dla nas tak samo. Bo musi się zmienić myślenie i ta szkoła musi być otwarta dla tych naszych dzieci. Muszą być otwarte sale gimnastyczne i to musi hulać po prostu. Jeżeli nie, to nie ma sensu, żeby to budować. Odczarować jedynkę, bo ja mogę cię zapytać? W momencie, bo jeszcze chcieliśmy przegłosować, dobrze? Bardzo proszę radnych o przegłosowanie również mojego wniosku. Kto jest za? Ale chciałam, żeby radni się tutaj... Chociaż jeżeli powiedziałem, że projekt wycofuje, to już... To już, ale chcemy, żeby pan był przez... Ja mogę cię zapytać? Czyli rozumiem, że od lutego możemy rekrutować dzieci i zwoływać dzieci do przedszkola numer 2 na rocznik 2020-2021. I rozumiemy, że w ciągu tygodnia będziecie mieć komplet. Tak, niech pan nam wierzy. Postaramy się. No wierzę. Ale tak, czy... Szanowni Państwo, byłem u Was, powiedziałem Wam, że naprawdę jestem zbudowany Waszą postawą, bo
ta postawa była taka, że ja się nie spodziewałem, że będzie Państwa podejście takie do sprawy. Natomiast no, każda taka propozycja związana z przeniesieniem, to jest to, o czym Pan mówił, to jest równoznaczne z tym, że projekt musi być złożony jako projekt likwidacji. Ja jeszcze taką mam prośbę, bo będzie konkurs na dyrektora. No mówcie konkurs. Przepraszam Państwa bardzo, proszę Pani, dowiedziałam się. Tak? Ja nie jestem jeden. Tak? Że tutaj o 16.30 ma zebranie. Tak, musimy. W takim razie, no cóż. Wypada mi podziękować Państwu za przybycie tutaj dzisiaj. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Życzę Wam zdrowia. I my musimy przejść do dalszych projektów uchwał. No jeżeli chcą Państwo, to proszę się nie, ale jeżeli nie, to dziękujemy. Ale zapraszamy Was na inne wszystkie. Ja wymienię wszystkich rodziców, nie tylko tych, tak, bo nas jest więcej. Bardzo dziękujemy, zapraszam do naszego przedszkola i z naszej strony zrobimy wszystko, żeby to przedszkole zawsze miało komplet, żeby zawsze... Będziemy walczyć o Panią dyrektor, i postaramy się pomóc również w wyborze, czy tam w naborze jakiejś nowej Pani Dyrektor, jeżeli Pani Dyrektor już... to trzeba Pani Dyrektor namówić, żeby dalej startowała. Ale ona już nie może. Czy może Pani Dyrektor startować na sali? Pani Dyrektor nie ma oceny, prawda Pani Dyrektor? Nie mam oceny, tak. A to jest nie mam aktualnej oceny. To my Pani wystawiamy szkołę, wystawiamy Pani szóstkę w takim razie. Ja to nie jest kuratorium ocenia, to nie my też, tylko... No to Adam, że w naszych rękach. W naszych rękach jest na rzecz. Pani Dyrektor wystąpić o ocenę i jeżeli podejmie taką decyzję, to my czy teraz na przykład, jeżeli jest nasza, mamy jedną kandydatkę, ona jeszcze tych uprawnień nie ma, czyli musi mieć wszystko uprawnione. Konkurs będzie kiedy ogłoszony? Pani dyrektor ma do czerwca, prawda? Czyli powinniśmy przed czerwcem, czyli do 30 czerwca powinniśmy wyłonić dyrektora przedszkola. Okej. Zobaczmy to. Myślę, że tak gdzieś... Nie, wy to chyba nas nie załatwiacie. Dlaczego? Nie waszej gestii. Ale dyrektor... Staramy się. Ale postaramy się. Postaramy się pomóc. Konkurs na dyrektora. Myślę, tak będzie na to. Luty, marzec, tak. Na przełomie będzie ogłoszony konkurs na dyrektora. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Dobrze, proszę Państwa, następny projekt uchwały.